Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Ryszard Orliński i pracuję w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która zorganizowała dla Państwa dzisiejsze spotkanie poświęcone działaniu 8.2, wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Bardzo się cieszę, że dzisiaj Państwo przyszli do nas, tym bardziej, że jest to pierwsze spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców, które odbywa się właśnie w siedzibie Fundacji w ramach działania 8.2. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą prezentację poprowadzą wraz ze mną pracownicy drugiego Wydziału do Spraw Kontraktowania, pani Justyna Perzanowska oraz pan Tomasz Berchiet. Chcielibyśmy przekazać Państwu praktyczne i użyteczne informacje, które pozwolą Państwu przygotować poprawne wnioski, które następnie otrzymają dofinansowanie. Chcielibyśmy, aby uniknęli Państwo błędów, które często wychodzą później na jaw podczas oceny albo formalnej, albo merytorycznej. Witam serdecznie również internautów, którzy będą uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu dzięki transmisji online. Na początku kilka spraw organizacyjnych. Spotkanie będzie się składało z trzech części. Pierwsze dwie części będą transmitowane, w związku z czym bardzo bym prosił o wyłączenie telefonów komórkowych. Prosiłbym także o niezadawanie pytań w trakcie pierwszej i drugiej części, tak aby mogły się one zaczynać i kończyć się punktualnie. Pytaniem i odpowiedzią będzie poświęcona trzecia część dzisiejszego spotkania, która już nie będzie transmitowana. Prosimy także o ocenę spotkania. W swoich materiałach znajdą Państwo ankietę ewaluacyjną. Moja prośba o jej wypełnienie i pozostawienie już po spotkaniu u koleżanek w rejestracji. Ze spraw organizacyjnych to raczej wszystko. Myślę więc, że możemy przechodzić do pierwszych zagadnień. Na slajdzie przedstawiono plan prezentacji. Na początku powiemy ogólnie o działaniu 8.2, o tym, jakie projekty mogą być dofinansowane, jakie wymagania są stawiane wnioskodawcom oraz jakie są kryteria oceny. Później przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia zarówno kryteriów oceny formalnej, jak i merytorycznej. Nasze spotkanie jest ściśle związane z ogłoszeniem drugiego konkursu w 2013 roku dla działania 8.2, w ramach którego składanie wniosków będzie trwało do 28 czerwca do godziny 16.30. Na kolejnym slajdzie przedstawiliśmy Państwu najważniejsze dokumenty, podstawy prawne, dokumentację konkursową, które warunkują i określają funkcjonowanie działania 8.2. Pierwszym nadrzędnym dokumentem jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Jest to dokument strategiczny, zatwierdzony przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, który zawiera opis poszczególnych priorytetów, w ramach tych priorytetów poszczególnych działań. Jest to dokument o dużym stopniu ogólności, ale znajdą tutaj Państwo informacje o tym, dlaczego takie działanie jak 8.2 zostało opracowane, dlaczego w takim, a nie w innym kształcie. Znajdą tutaj też Państwo informacje o tym, jakie instytucje w ogóle są zaangażowane w wdrażanie POIG. Ponieważ POIG dotyczy wszystkich priorytetów, to siłą rzeczy musi być bardzo ogólne i stąd też konieczne jest jego doprecyzowanie. To doprecyzowanie znajduje się w drugim dokumencie na naszej liście, to jest w szczegółowym opisie priorytetów. I tutaj znajdą Państwo bardziej dokładne informacje o tym, jakie projekty są dofinansowane, dla jakich beneficjentów są przeznaczone, a także jakie efekty powinna przynieść realizacja poszczególnych działań. To uszczegółowienie jest ważne dla nas także z jeszcze jednego powodu, mianowicie uszczegółowienie zawiera załącznik 4.4, czyli po prostu procedurę odwoławczą. Mamy nadzieję, że wszystkie Państwa projekty otrzymają dofinansowanie, ale gdyby się nie udało, gdyby się nie powiodło i gdyby zdecydowali się Państwo na składanie odwołania, to wówczas sięgnięcie po procedurę odwoławczą właśnie po ten załącznik 4.4 jest po prostu niezbędne. Przechodząc teraz ściśle do dokumentów, które są związane naprawdę bezpośrednio z działaniem, to przede wszystkim aktualne rozporządzenie z tego roku, z 21 marca 2013 roku, rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego, które tak naprawdę dotyczy dwóch działań, działania 8.1 i 8.2. Rozporządzenie wprowadziło wiele zmian, wprowadziło też kilka nowych rozwiązań. Te informacje, które są w rozporządzeniu, wprowadziliśmy także do dzisiejszej prezentacji. To przede wszystkim rozszerzenie wydatków, katalogu wydatków kwalifikowanych, to zniesienie maksymalnej kwoty wsparcia. Wprowadzono także nowy typ kwalifikowanego projektu, tak zwaną sieć kontrahentów, a także obecnie wnioskodawca ma możliwość wyboru schematu, w ramach którego będzie udzielane wsparcie. O tych wszystkich elementach będzie jeszcze dzisiaj mowa. Dokument, który może być także dla Państwa istotny, to regulamin przeprowadzenia konkursu. Jest to dokument, który przedstawia po kolei, w jaki sposób następuje procedura aplikacyjna oraz ocena Państwa projektów, a zatem pokazuje, jak przebiega obsługa złożonego przez Państwa wniosku o dofinansowanie.
Regulamin obowiązujący w 2013 roku zawiera pewną istotną zmianę, mianowicie o wyborze regionalnej instytucji finansującej, o miejscu, gdzie będą składane, wydrukowane przez Państwa wnioski, o wyborze instytucji, która będzie oceniała Państwa projekty. W tej chwili decyduje siedziba firmy lub też miejsce zamieszkania osoby fizycznej, jeżeli taka osoba po prostu składa wniosek i prowadzi działalność gospodarczą. W RPK znajdują się też bardzo ważne informacje dotyczące tego, w jakim zakresie Państwa wniosek w ogóle może być poprawiany. Przede wszystkim w trakcie oceny formalnej. Kolejny wniosek naszej liście to jest to instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, która przedstawia tak naprawdę krok po kroku, jakie informacje należy zawierać w poszczególnych polach wniosków. Instrukcja się nieco zmieniła, te zasady w 2013 roku są po prostu nieco inne, więc myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby złożyć poprawny wniosek bez uważnego przestudiowania tej instrukcji. Co bardzo ważne, zapisów instrukcji należy się ściśle trzymać. Oznacza to tak naprawdę, że musimy wszyscy pamiętać o tym, że Państwa projekty są wyłącznie oceniane na podstawie informacji, które albo Państwo zdecydują, bądź nie wprowadzić do wniosku. I ostatni dokument na naszej liście to przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji. Przewodnik jako dokument całościowy zawiera wszystkie działania i wszystkie kryteria. Natomiast jest tam też wydzielony fragment dla działania 8.2. Jest to po prostu lista kryteriów formalnych i merytorycznych wraz z wyjaśnieniem, jak te kryteria powinny być rozumiane. Co ważne, oceniający w regionalnych instytucjach finansujących są zobowiązani do stosowania, do oceny Państwa projektów przez pryzmat właśnie tego przewodnika. Na podstawie przewodnika w związku z tym wiadomo, jakich informacji należy szukać w Państwa wnioskach oraz czy są one zgodne z tym, co w ramach danego kryterium jest wymagane. Myślę, że możemy przejść do meritum, czyli do nowej, prostszej definicji B2B. Aktualnie przez B2B jest to relacja, pewna współpraca przedsiębiorców realizowana z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do automatyzacji procesów biznesowych. Ja na razie w tej definicji podkreślam tylko dwa pojęcia. To są systemy teleinformatyczne i jest to właśnie automatyzacja. Przy czym od razu powiem, że rozporządzenie definiuje, w jaki sposób pojęcie systemów teleinformatycznych należy rozumieć. W ramach działania 8.2 są realizowane projekty, które polegają na wdrożeniu elektronicznego biznesu B2B. Przy okazji tych wdrożeń zapewne jest skupowany sprzęt, jest instalowane oprogramowanie, stąd też drugi warunek, że są to projekty o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym. Tak jak powiedziałem wcześniej, wnioskodawca ma możliwość wyboru schematu, w ramach którego będzie udzielane mu wsparcie. Ja na razie kończę kwestię tego, co to jest B2B, jakie projekty są dofinansowane. O tym jeszcze po prostu będzie mowa później w trakcie oceny kryteriów merytorycznych. Ja chciałbym teraz Państwu przedstawić trzy opcje, które wynikają z kolejnych trzech punktów rozporządzenia, dlatego aby mogli Państwo po prostu dokonać wyboru, która opcja jest dla Państwa najbardziej korzystna. Zaczynając od opcji pierwszej, która jest najbardziej tradycyjna. Dotyczy ona wnioskodawcy, który musi być małym lub średnim przedsiębiorcą. Wynikają te zapisy z paragrafu 12 rozporządzenia. Intensywność wsparcia tutaj wynika bezpośrednio z tego, w jakiej kategorii występuje, do jakiej kategorii należy wydatek. W związku z czym ta intensywność wsparcia się waha od 25 do 85%, przy czym zaznaczę, że jeżeli chodzi o tę część inwestycyjną, która najbardziej nas interesuje w działaniu 8.2, to zastosowanie ma tutaj mapa pomocy regionalnej. Pomoc de minimis dotyczy tylko czterech kategorii, czyli modernizacji, promocji, analiz przygotowawczych i zabezpieczenia realizacji umowy. Dofinansowanie minimalne 20 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem wcześniej, nie ma ograniczenia górnego kwoty dofinansowania, jest tylko maksymalna wartość projektu, czyli do 50 milionów euro. Następnie mamy opcję drugą, która generalnie różni się tym od opcji pierwszej przede wszystkim, że wszystkie kategorie należą do de minimis. Należy tutaj pamiętać, że pomoc de minimis jest takim wyjątkową formą pomocy i w związku z tym są dodatkowe obostrzenia i ograniczenia. Mianowicie w ciągu 3 lat przedsiębiorca nie może otrzymać tej pomocy więcej niż 200 tysięcy euro, jeżeli prowadzi działalność w sektorze transportu nie więcej niż 100 tysięcy euro.
dofinansowanie, w związku z tym, że jest to pomoc de minimis, waha się w takim razie od 20 tysięcy złotych minimum do 200 tysięcy euro. Podobnie jak w opcji pierwszej, wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro. I obiecana opcja trzecia, jest to właśnie ten nowy typ dofinansowanego projektu, to jest sieć kontrahentów. Przez sieć kontrahentów należy rozumieć współpracę co najmniej trzech małych lub średnich przedsiębiorców, którzy współpracują ze sobą w oparciu o umowy o współpracę. Różnica, jaka polega między tymi opcjami, to, że tutaj może pojawić nam się jako koordynator przedsiębiorca inny niż MSP, czyli po prostu duży. Wszystkie wydatki należą także do pomocy de minimis. Rola koordynatora między innymi polega na tym, że przekazuje on wsparcie uczestnikom. Występuje jednakowa intensywność wsparcia do 70%, czyli podobnie jak w opcji drugiej. Dofinansowanie waha się od 20 tysięcy złotych do 200 tysięcy euro na uczestnika. Kto zatem może otrzymać dofinansowanie? W ramach tych wszystkich opcji dofinansowanie, czyli pieniądze mogą popłynąć wyłącznie do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zobowiązały się do współpracy z co najmniej dwoma innymi firmami. Są to przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli tutaj musimy uważać na ewentualne zawieszenie działalności albo w trakcie składania wniosku o dofinansowanie, albo w trakcie podpisywania umowy. Projekt musi polegać na inwestycji, czyli w działaniu 8.2 nie ma możliwości dofinansowania projektu bez tego elementu inwestycyjnego. Ważne jest także to, aby został złożony wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem projektu z pewnym wyjątkiem. Teraz jest jedna kategoria, która może ewentualnie powodować, że ten projekt rozpoczyna się nieco wcześniej. Bardzo ważna rzecz, wnioskujący zobowiązuje się do utrzymania trwałości na przestrzeni kolejnych 3 lat. Taka deklaracja znajduje się po prostu na ostatniej stronie wniosku o dofinansowanie. Mamy tutaj też informacje o tym, jaka alokacja jest przewidziana. 400 milionów euro w ogóle na całe działanie, przy czym na obecnie trwającą rundę jest to 300 milionów złotych. Jest to 70 milionów więcej niż mieliśmy poprzednio. Myślę, że z mojej strony to wszystko i możemy przejść do zasad naboru wniosków. Głos oddaję pani Justynie Bożanowskiej. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Justyna Perzynowska i w dniu dzisiejszym przedstawię Państwu zasady naboru wniosku obowiązujące w drugiej rundzie w 2013 roku oraz zasady przeprowadzenia oceny formalnej również w ramach tego konkursu. Zaczynając od podstaw, jak większość z Państwa wie, obecny nabór rozpoczął się w dniu 17 czerwca i potrwa do dnia 28 czerwca 2013 roku. W dniu zamknięcia naboru wnioski będzie można składać do godziny 16.30. Teraz, co należy rozumieć przez złożenie wniosku? Aby skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie, należy przejść kolejno przez 3 kroki. Po pierwsze, wypełnić wniosek za pomocą generatora wniosków. Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce odpowiedniej dla działania 8.2 znajdą Państwo link do generatora wniosków udostępnionego dla tej rundy aplikacyjnej. Tam mogą Państwo wpisać wszystkie informacje. Następnie należy załączyć biznesplan do tego generatora, przeprowadzić walidację. W momencie walidacji generator może Państwu wskazać część pomyłek, które należy będzie poprawić, aby mieć możliwość zarejestrowania takiego wniosku. Więc po naniesieniu wszystkich wymaganych poprawek wniosek uznaje się za wypełniony. Przechodzimy do kolejnego kroku, a więc zarejestrowania wniosku o dofinansowanie. Ten krok to w zasadzie ogranicza się do wciśnięcia przycisku rejestruj wniosek w generatorze wniosków. Jednak jest on na tyle właśnie ważny i wydzielony tutaj, ponieważ moment rejestracji wniosku jest ten moment złożenia wniosku. Będzie to miało potem znaczenie przy liczeniu terminów i to właśnie ten moment uznacza się wniosek, że został złożony. Kolejny, trzeci krok jest to już formalność, a więc złożenie formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie. I tutaj mają Państwo dwie możliwości przeprowadzenia tego. Po pierwsze, jeżeli dysponują Państwo bezpiecznym podpisem elektronicznym albo zaufanym kontem na platformie ePUAP, można to przeprowadzić za pomocą platformy ePUAP właśnie. Tam również znajdują Państwo odpowiednią, prawda, wydzieloną część dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dla działania 8.2. Należy wypełnić formularz dotyczący właśnie złożenia wniosku w ramach działania 8.2, załączyć wszystkie wymagane załączniki i złożenie podpisu pod formularzem jest równoznaczne zarówno z podpisaniem wniosku o dofinansowanie, jak i biznesplanu.
Obecnie jednak znacznie częstsze i bardziej popularne jest złożenie tego formalnego potwierdzenia w sposób tradycyjny, a więc wydrukowanie obrazu wniosku o dofinansowanie, podpisanie go zgodnie ze sposobem reprezentacji państwa w firmie przyjętym, podpisanie i zaparafowanie na każdej stronie biznesplanu, skompletowanie wszystkich pozostałych załączników, no i w takiej formie dostarczenie do właściwej regionalnej instytucji finansującej. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, formalne potwierdzenie należy dokonać tej formalności w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia wniosku, a więc od momentu zarejestrowania go w generatorze. Tutaj, jeżeli byście Państwo się zdecydowali na nadanie wniosku za pomocą poczty, o dochowaniu tego 5-dniowego terminu decyduje moment nadania, a nie dostarczenia wniosku do RIF. Teraz przechodząc do samych załączników do wniosku o dofinansowanie. Po pierwsze jest to właśnie wydruk biznesplanu. Jak już mówiłam, biznesplan należy założyć tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy składają Państwo wniosek o dofinansowanie w tej formie tradycyjnej. Jeżeli jest to za pomocą platformy ePUAP, to wystarczy podpisać formularz. Na co należy zwrócić uwagę, to żeby ten wydruk biznesplanu był tożsamy z tym, co załączyli Państwo w momencie wypełnienia wniosku o dofinansowanie za pomocą generatora wniosków. Tak naprawdę nie ma możliwości, aby ten wydruk był inny. Wtedy Państwo będą na ocenie formalnej wezwani tak do dołączenia tamtego załączonego za pomocą generatora wniosków i to ten biznesplan załączony za pomocą generatora wniosków tak naprawdę jest obowiązujący przy ocenie, więc w momencie, jeżeli Państwo na przykład by znaleźli jakiś błąd, pomyłkę, prawda, że czegoś tam zapomnieli uwzględnić w tym biznesplanie, to wydrukowanie już poprawionej wersji tutaj niczego nie zmieni. Tak naprawdę, jeżeli to byłaby taka znacząca pomyłka, która mogłaby skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie, to jedynym sposobem, żeby rozwiązać taką sytuację, byłoby wycofać ten wniosek i złożyć go jeszcze raz. Dlatego ze swojej strony, prawda, uwzględniając różne takie ewentualne sytuacje, zachęcam Państwa, aby wniosków nie rejestrować w tym ostatnim dniu, prawda, po godzinie 16, tylko jednak zrobić to troszeczkę wcześniej i dać sobie szansę na ewentualne tego typu manewry jeszcze później. Kolejnym wnioskiem jest potwierdzone za zgodne z oryginałem kopia umowy o współpracy sieci kontrahentów oraz potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego pełnienie przez wnioskodawcę roli koordynatora sieci kontrahentów. Oczywiście te dwa dokumenty dotyczą tylko i wyłącznie tych spośród Państwa, którzy realizują projekt w tej formie właśnie sieci kontrahentów. Pozostali wnioskodawcy nie muszą tutaj niczego składać. I tutaj za radą jakby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości my również zalecamy, aby po prostu już w samej umowie o współpracy sieci kontrahentów zawrzeć odpowiednią informację, że wnioskodawca pełni rolę tego koordynatora. Wtedy załączają Państwo nam tylko jeden dokument, a nie dwa. Kolejny załącznik dotyczy tych spośród Państwa, którzy ubiegają się o dofinansowanie wydatków z tej kategorii BUD, a więc przeniesienie prawa własności budynku lub budowli. Tacy wnioskodawcy muszą dostarczyć kopię opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, która potwierdza, że nabywana nieruchomość może być używana zgodnie z celami projektu, ewentualnie wskazuje na różne potrzebne modyfikacje, ulepszenia. Przechodząc dalej, kolejnym załącznikiem jest kopia dokumentu rejestrowego. To dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, których aktualnych danych nie da się ustalić na pomocą wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej albo tego wpisu KRS online. Tak naprawdę najczęściej jest to sytuacja, kiedy na przykład Państwo zmienili zarząd, już jest uchwała, a jeszcze ta zmiana nie została naniesiona w KRS-ie. Wtedy po prostu, żeby potwierdzić nam, że osoby podpisujące się pod wnioskiem są to faktycznie te osoby upoważnione do reprezentowania spółki, wówczas kopię, prawda, na przykład takiej uchwały można załączyć tutaj. Kolejny załącznik jest to nośnik elektroniczny zawierający zeskanowaną umowę o współpracy sieci kontrahentów, o której była mowa wcześniej. Oczywiście nośnik elektroniczny tylko też również w sytuacji, jeżeli Państwo składają wniosek o dofinansowanie w tej formie tradycyjnej. Jeżeli jest to za pomocą platformy ePUAP, już Państwo wcześniej załączali skan umowy, no to oczywiście nie trzeba osobno nośnika elektronicznego tam dostarczać. Kolejny załącznik, oświadczenie wnioskodawcy dotyczące kwalifikowalności VAT. Tutaj ten załącznik dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy właśnie o kwalifikowalność podatku VAT się będą ubiegali, a więc nie mają prawnej możliwości, aby podatek VAT odzyskać. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie składają Państwo tylko to oświadczenie. Później po ewentualnej przejściu oceny formalnej
Misja konkursowa może się Państwa zwrócić o dostarczenie pozostałych wymaganych dokumentów, ankiety dotyczącej właśnie kwalifikowalności podatku VAT, formularza VAT-5. Ale to już do wnioskodawców, których to będzie dotyczyło, zostanie wysłane osobne pismo z informacją, że coś takiego trzeba do RIF dostarczyć. Kolejne dokumenty są to dokumenty, które zostały wprowadzone tak naprawdę, ich obowiązek dostarczenia do RIF dopiero w tej rundzie, a więc jest to nowość wprowadzona w drugim naborze w 2013 roku. I po pierwsze tak, ci z Państwa, którzy przewidują finansowanie projektu przez zewnętrzne instytucje finansujące, zawrą taką informację w punkcie 18 biznesplanu, są zobowiązani, żeby dostarczyć do nas potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą to zewnętrzne finansowanie projektu, czyli to na przykład może być kopia promesy kredytowej. Jeżeli w punkcie 18 takiego finansowania Państwo nie przewidują, to po prostu nie należy, nie trzeba tutaj nic już dodatkowego dostarczać. Następnie ci z Państwa, którzy przewidują inwestycje budowlane, w stosunku do których jest wymagane pozwolenie na budowę, muszą nam dostarczyć tę kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pozwolenia na budowę. Następnie jest seria załączników dotyczących decyzji środowiskowej. To również dotyczy tylko i wyłącznie wnioskodawców, którzy przewidują jakieś większe inwestycje budowlane. Tak naprawdę ma to zastosowanie głównie odnośnie projektów, które ten projekt prawda, w ramach działania 8.2 stanowi część jakiegoś większego projektu budowlanego, gdzie tego typu inwestycje są przewidywane. Więc tak naprawdę w 99% projektów one realizowane w ramach działania 8.2 one nie dotyczą. A są to formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Wzór tego formularza znajdą Państwo w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiębiorców, dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Kolejne załączniki. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualnie kopia dokumentu potwierdzającego brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie te cztery dokumenty właśnie tylko w sytuacji inwestycji budowlanych. Przechodząc już do samej oceny wniosków o dofinansowanie. Ocena wniosków o dofinansowanie odbywa się obecnie trzyetapowo. Pierwsze dwa etapy, a więc ocena formalna oraz ocena merytoryczna obligatoryjna, odbywają się w systemie zero-jedynkowym, a więc aby wniosek uzyskał pozytywną ocenę, musi spełnić wszystkie kryteria, musi uzyskać wszystkie te wymagane punkty. Trzeci etap, ocena merytoryczna fakultatywna, odbywa się już w systemie punktowym, o tym będzie jeszcze później mowa. Aby wniosek uzyskał rekomendację do dofinansowania, musi uzyskać minimum 40 punktów fakultatywnych. Ostateczny pułap punktów potrzebnych do uzyskania dofinansowania zostanie poznany po zestawieniu list rankingowych z całej Polski i zestawieniu listy projektów z pulą przewidzianą na ten konkurs. W sytuacji, jeżeli by się okazało, że ten pułap 40 punktów nie wystarcza, aby Państwa projekt uzyskał dofinansowanie, taki wniosek zostaje wpisany na listę wniosków oczekujących. W sytuacji, jeżeli instytucja wdrażająca będzie miała pieniądze do przeznaczenia na ten cel, może on uzyskać jeszcze dofinansowanie w terminie późniejszym. Jeżeli chodzi o ocenę formalną i ocenę merytoryczną obligatoryjną, czego tutaj Państwo jako wnioskodawcy mogą się spodziewać na tych dwóch etapach? Na etapie oceny formalnej jest to przede wszystkim uzyskanie wezwania do usunięcia uchybień formalnych. W sytuacji, jeżeli w Państwa wniosku zostaną stwierdzone uchybienia podlegające poprawie, osoby oceniające zwrócą się do Państwa pisemnie z prośbą o usunięcie tychże uchybień. Wezwanie takie wysyłane jest dwoma drogami. Po pierwsze za pomocą wskazanego na numer wskazanego we wniosku o dofinansowanie faksu oraz za pomocą poczty elektronicznej. To, na co chciałam i jeszcze będę kilkakrotnie w czasie tej prezentacji Państwa uczulać, to żeby sprawdzić 10-20 razy, czy ten numer faks i adres poczty e-mail jest prawidłowy, czy on działa, ponieważ ciągle zdarzają się sytuacje, że po prostu wezwanie do usunięcia uchybień formalnych nie dochodzi do wnioskodawcy. Niestety zgodnie z regulaminem wezwanie wysłane uważa się za dostarczone, więc mimo, że prawda, ten faks nie przejdzie, jeżeli Państwo w ciągu 5 dni by się nie poprawili, wniosek taki podlega odrzuceniu. No, a naprawdę prawda, żal przez taką głupotę czasami, aby wniosek dobry, pozytywny, merytorycznie być może nawet nie miał szansy być oceniony pod tym względem. Jeżeli chodzi o dostarczenie uzupełnień właśnie po wezwaniu do uzupełnienia poprawienia uchybień formalnych,
dostarczamy je w ciągu 5 dni, z tym, że tutaj uwaga, w odróżnieniu od tego formalnego potwierdzenia o zachowaniu terminu liczy się data wpływu dokumentów do regionalnej instytucji finansującej, a więc tego 5 dnia w czasie pracy sekretariatu najpóźniej poprawiony wniosek musi do RIF dotrzeć. Jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną, zarówno obligatoryjną, jak i fakultatywną, na tych dwóch etapach do Państwa może się zwrócić komisja konkursowa z prośbą o dostarczenie wyjaśnień do wniosku. Tutaj również taka prośba o wyjaśnienia jest wysyłana za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej, z tym, że Państwo na dostarczenie wyjaśnień mają już 3 dni, a nie 5, jak jest to w przypadku uchybień formalnych. Przechodząc już szczegółowo do samej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie. Ocena formalna przebiega w oparciu o kryteria wymienione w załączniku pierwszym do regulaminu przeprowadzenia konkursu. Poszczególne kryteria są szczegółowo omówione właśnie w przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG. Warto się z tym przewodnikiem zapoznać, ponieważ tam jest dość szczegółowo tak naprawdę opisane, co w ramach których kryteriów podlega ocenie, na co osoby oceniające będą zwracały szczególną uwagę. W ramach oceny formalnej wyróżniamy 4 grupy kryteriów dotyczące wniosku, wnioskodawcy, projektu oraz kryteria formalne specyficzne. Jednak tak naprawdę zarówno dla Państwa, jak i dla osób oceniających znacznie istotniejszy jest podział na te uchybienia formalne podlegające i niepodlegające możliwości poprawy. Już w samym regulaminie przeprowadzenia konkursu zostało określone, iż poprawie podlegają te uchybienia, które nie mają zasadniczego charakteru. Następnie w regulaminie Państwo mają wskazane listę otwartą takich błędów, które zasadniczy charakter mają. Dodatkowo właśnie, jak już wspomniałam wcześniej w tym przewodniku po kryteriach, również w odniesieniu do każdego kryterium jest zaznaczone, co w ramach tego kryterium podlega, co nie podlega możliwości poprawy i co może być powodem odrzucenia wniosku o dofinansowanie, no właśnie bez nawet wyzywania go o usunięcie tych uchybień. Przechodząc do tej przyjemniejszej części, a więc uchybienia formalne podlegające poprawie. Większość wniosków jakieś uchybienia formalne ma, dlatego właśnie najczęściej to wyzwanie do usunięcia uchybień formalnych się pojawia w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie w ramach działania. I tak, tutaj są 4 kryteria, w ramach których taka poprawa jest przewidziana. Pierwsze, kryterium kompletności dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania. Jeżeli chodzi o kompletność dokumentacji, tak naprawdę jedynym błędem, który nie podlega możliwości poprawy, jest to właśnie załączenie za pomocą generatora wniosków błędnego biznesplanu. Jeżeli chodzi o biznesplan, tutaj nic nie ma możliwości wprowadzenia żadnych zmian tak naprawdę, więc zwracam uwagę, aby w momencie, jak Państwo już będą rejestrowali wniosek, będą wcześniej załączali ten biznesplan, żeby się upewnić, że to jest na pewno ta ostateczna, poprawna wersja biznesplanu. A więc co jest sprawdzane i co może podlec poprawie w ramach tego kryterium? To, czy zostały załączone wszystkie załączniki, czy załączniki są pełne, mają wszystkie wymagane strony. Tam, czy tam, gdzie jest to wymagane, załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem lub stanem faktycznym. Czy załączone do wniosku o dofinansowanie kopia umowy o współpracy pomiędzy uczestnikami sieci kontrahentów dotyczy wszystkich kontrahentów wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie oraz czy załączniki w formie elektronicznej są czytelne i zostały zapisane w jednym z akceptowalnych plików. Drugie kryterium, w zasadzie najczęściej, jeżeli są wysyłana prośba o uzupełnienie, poprawienie uchybień formalnych, dotyczy to właśnie tego kryterium, a więc zgodności wniosków z właściwą instrukcją. Odnośnie samego formalnego potwierdzenia wniosków, w ramach tego kryterium są sprawdzane takie rzeczy, jak czy zostało ono dokonane zgodnie ze sposobem reprezentacji, czy podana jest data podpisu, złożenia podpisu, czy w przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika w punkcie 10 i zawali Państwo wszystkie wymagane informacje na temat tego pełnomocnictwa, czy właśnie w przypadku złożenia wniosku w sposób tradycyjny, tak jak mówiłam, czy wydruk biznesplanu i wydruk wniosku o dofinansowanie są tożsame z tymi wersami znajdującymi się w generatorze wniosków oraz czy wydruk biznesplanu został podpisany i parafowany na każdej stronie. Jeżeli chodzi o sam wniosek o dofinansowanie, to tej poprawie podlegają informacje znajdujące się w częściach A, B i C wniosku. Sprawdzone jest tutaj, czy we wszystkich wymaganych punktach zamieszczono odpowiednie informacje lub znalazłaś tam anotacja nie dotyczy.
czy podane dane są zgodne z załączonymi dokumentami, czy deklaracja w punkcie właśnie kwalifikowalność VAT jest zgodna z załączonym oświadczeniem dotyczącym VAT-u. Jeżeli chodzi o samą zgodność tych informacji już z częścią merytoryczną wniosku, to będzie sprawdzany również właśnie na etapie oceny merytorycznej. Jeżeli zostanie wtedy odnaleziona jakaś niespójność pomiędzy właśnie częścią formalną a merytoryczną wniosku, wniosek może być cofnięty do oceny formalnej. Wtedy, jeżeli takie uchybienie będzie podlegało poprawie, zostanie do Państwa wysłane ponowne wezwanie do usunięcia uchybienia. W momencie, jeżeli wniosek będzie poprawiony, wróci on do tego etapu oceny merytorycznej, z którego został wycofany. Co znajduje się w tych częściach A, B, C wniosku? Jeżeli chodzi o część A, są to informacje ogólne o projekcie. Są to takie informacje jak tytuł projektu, jego krótki opis, typ, klasyfikacja, informacja na temat cross-financingu, wpływu projektu na polityki horyzontalne, inwestycji, lokalizacji oraz wybranego trybu udzielenia wsparcia. Ja chciałam tutaj Państwu zwrócić szczególną uwagę na te dwa ostatnie punkty, a więc wybrany tryb udzielenia wsparcia oraz lokalizacja projektu. Jak to było mówione na początku, obecnie projekt może być realizowany w tych trzech formach i to właśnie w punkcie 9 znajduje swoje odzwierciedlenie. Ci z Państwa, którzy się decydują na ten, że tak powiem, stary tryb realizacji projektu, a więc projekt indywidualny, w którym poszczególne kategorie wydatków charakteryzują się różną intensywnością wsparcia, wybiera tą opcję pierwszą. Opcja druga dotyczy projektów realizowanych indywidualnie, ale w całości w formule de minimis. No i opcja trzecia to właśnie sieć kontrahentów. Jeżeli chodzi o lokalizację, to szczególne znaczenie ma to właśnie na tych z Państwa, którzy wybrali opcję pierwszą, ponieważ tutaj lokalizacja decyduje, jest jednym z czynników decydujących o intensywności wsparcia na część inwestycyjną w ramach projektu. Aby określić prawidłową lokalizację, te informacje, w jaki sposób to zrobić, znajdują się w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Jeżeli chodzi o samą środki trwałe, raczej nie wiąże się to z problemami, no bo to jest faktyczne umiejscowienie środka trwałego. Części problemy mogą występować, jeżeli chodzi o wartości niematerialne i prawne, gdyż zgodnie z instrukcją tej o właściwej lokalizacji decyduje miejsce, w którym pracownicy Państwa firmy będą korzystali z tych wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym, jeżeli zakładam, że większość Państwa zapewne ma siedzibę w województwie mazowieckim, jeżeli w siedzibie będą pracownicy korzystali z tego oprogramowania, to województwo mazowieckie powinno być wskazane jako jedna z lokalizacji projektu, a tym samym w tej opcji pierwszej dofinansowanie będzie, prawda, spadało do tego najniższego poziomu charakterystycznego dla województwa mazowieckiego. Przechodząc do części B. W części B znajdujemy informacje ogólne o wnioskodawcy, a więc nazwa wnioskodawcy, jego krótki opis, dane teleadresowe, dane kontaktowe, informacje dotyczące pomocy publicznej i kwalifikowalności podatku VAT. No tutaj warto zwrócić uwagę, tak jak mówiłam, te dane do korespondencji. Upewniamy się, czy są prawidłowe, czy będzie możliwość kontaktowania się z Państwem i czy te kanały komunikacji będą drożne, będą udostępnione w trakcie trwania oceny. No po prostu należy pozostać, prawda, czujnym, czy tam coś do spamu nie wpadło, ponieważ takie sytuacje też miały miejsce, że wnioskodawcy się nie uzupełnili, ponieważ wezwanie do usunięcia uchybień formalnych trafiło do spamu i nie zauważyli. Charakterystyczny jest też ten krótki opis wnioskodawcy w punkcie 10i. Tutaj poza tym, na co by wskazywała sama nazwa tego pola, zgodnie z instrukcją Państwo zawierają informacje na temat wszystkich nietypowych sytuacji we wniosku. A więc jeżeli jest pełnomocnictwo, w punkcie 10i zawieramy informacje na temat pełnomocnictwa. Jeżeli nadal oczekują Państwo na nadanie numeru NIP albo REGON, w punkcie 10i informacje na ten temat. Również jeżeli chcieliby Państwo zastrzec sobie poufność informacji przedstawianych we wniosku, w punkcie 10i powinna znaleźć się odpowiednia informacja, formułka do skopiowania właśnie z instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Część C dotyczy informacji o kontrahentach i powiązaniach. Punkt 15 wniosku tak naprawdę będzie dotyczył tylko tych Państwa, którzy realizują projekt tej formule sieci kontrahentów. Jeżeli Państwo w punkcie 9 zaznaczyli opcję pierwszą i drugą, to automatycznie zaznaczy się opcja nie dotyczy i dalsze rubryki w ramach tego punktu nie zostaną w Państwa wniosku rozwinięte. Jeżeli realizują Państwo projekt w ramach sieci kontrahentów, to automatycznie zaznaczy się opcja dotyczy i będą Państwo zobowiązani do wypełnienia danych odnośnie poszczególnych kontrahentów, z którymi będzie ten projekt realizowany. Tutaj większość z tych danych raczej nie przedstawia
żadnych problemów. Są one analogiczne tych danych, prawda, wnioskodawcy. Tam, co może ewentualnie budzić pewne wątpliwości, określają państwo, wskazują określenie statusu poszczególnych kontrahentów. Określenie status analogicznie do określenia statusu wnioskodawcy muszą państwo uwzględniać również powiązania. Następnie w ramach tego punktu 15 państwo wskazują też średnie obroty oraz zatrudnienie. Tutaj już zatrudnienie wskazujemy tylko i wyłącznie dla kontrahenta, nie uwzględniamy powiązań, więc tak naprawdę te informacje mogą nie do końca się ze sobą pokrywać, że samo zatrudnienie na przykład wskazuje nam to, iż kontrahent jest mikroprzedsiębiorcą, a w statusie powinni państwo zaznaczyć, że jest małym, ponieważ po uwzględnieniu powiązań jego status właśnie wzrośnie do małego przedsiębiorstwa. Punkt 16 wniosku dotyczy już wszystkich wnioskodawców, to nie tylko tych realizujących projekt w ramach sieci kontrahentów. W pierwszej części A informacje o innych projektach wnioskodawcy wpisują państwo o swoich projektach realizowanych ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych wcześniej w ramach działania 8.2. To się już coraz częściej zdarza, że po prostu wnioskodawcy, którzy zrealizowali jeden projekt, składają ponownie wniosek o dofinansowanie. Jeżeli taka jest sytuacja w przypadku państwa projektów, to należy po prostu opisać ten wcześniejszy projekt ze szczególnym uwzględnieniem tak naprawdę różnic, prawda, żeby udowodnić potem oceniającym, że to nie jest podwójne finansowanie tego samego, ale że na przykład dotyczy innych procesów biznesowych, jest to zupełnie inny system wdrażany w ramach tego wniosku o dofinansowanie. W tym punkcie A również państwo powinni zawrzeć informacje na temat projektów nie tylko już realizowanych, ale także takich, o których dofinansowanie się państwo ubiegali, a jeszcze ta procedura nie jest zamknięta. A więc albo złożyli państwo wniosek o dofinansowanie w ramach tego pierwszego naboru w 2013 roku, albo też w ramach wcześniejszych, jeszcze trwa procedura odwoławcza, nie znają państwo ostatecznego wyniku. Wtedy również taka informacja, że państwo czekują na wynik, powinna się tutaj w tym punkcie znaleźć. W punkcie B są to informacje o projektach realizowanych przez partnerów biznesowych, a więc nie tylko kontrahentów, ale też w przypadku partnerów biznesowych w tych dwóch pozostałych opcjach oraz o projektach komplementarnych. Kolejne zagadnienie, kolejne kryterium podlegające możliwości poprawy to zgodność kwoty wsparcia z zasadami finansowania obowiązującą dla działania. Tutaj możliwości poprawy podlega intensywność wsparcia wskazana dla poszczególnych wydatków oraz te pola, które są z nią bezpośrednio powiązane, które jakby wynikają. Określenie właściwej intensywności wsparcia w zasadzie jest najtrudniejsze w przypadku tego pierwszego trybu realizowania projektów. Tutaj zależy ona od kilku czynników. Przede wszystkim kierujemy się poszczególnymi kategoriami wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, a więc kategorii te przeniesienie własności budynku budowli, robót i materiałów budowlanych, zakupu środków trwałych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, leasing oraz usługi instalacyjne. Dla określenia właściwej intensywności ma znaczenie czynniki takie jak lokalizacja projektu. W sytuacji, jeżeli projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach, przyjmujemy intensywność wsparcia właściwą dla tego najniższej lokalizacji, a więc tą najniższą możliwą wówczas intensywność oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. No i tak odpowiednio dla województwa mazowieckiego mikro i mali przedsiębiorcy mają tą intensywność wsparcia na poziomie 50%, średni na poziomie 40%. A zarówno mikro, mali i średni w sytuacji, jeżeli prowadzą działalność w sektorze transportu 30%. Jeżeli państwo prowadzą działalność w sektorze transportu, w punkcie drugim biznes planu powinna się znaleźć informacja na temat takiej działalności. Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie wydatków w ramach tego pierwszego trybu, to już sprawa jest trochę prostsza. Usługi doradcze jest to zawsze 50%, maksymalnie 50%. Szkolenia specjalistyczne. W sytuacji szkoleń specjalistycznych mikro i mali przedsiębiorcy mają to dofinansowanie na poziomie 45%, średni na poziomie 35%, a w zależności od tego można jeszcze zrobić dodatkowe 10 punktów procentowych w sytuacji, jeżeli całe szkolenie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej niekorzystnej sytuacji. Tutaj podkreślam, wszyscy uczestnicy szkolenia muszą należeć do tej grupy osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. No i w praktyce, przynajmniej w naszym województwie, uzyskanie tej maksymalnej, prawda, poziomu dofinansowania jeszcze nie miało miejsca, bo najczęściej jednak część pracowników znajduje się spoza tej kategorii.
Ostatnie cztery kategorie, a więc analizy przygotowawcze, modernizacja, promocja, zabezpieczenie realizacji umowy i wydatki na, związane z prowadzeniem rachunku bankowego, stanowią pomoc de minimis i mogą być dofinansowane maksymalnie do poziomu 85%. Przy czym należy zwrócić jeszcze uwagę na tę kategorię analizy przygotowawcze. Wydatki na tą kategorię nie mogą być wyższe niż 20% łącznych wydatków z wymienionych kategorii, a więc z kategorii przeniesienie własności budynku budowli, robót i materiałów budowlanych, środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych, leasing, usługi instalacyjne i modernizacja. W odniesieniu do pozostałych dwóch trybów, drugiego i trzeciego, tutaj kwestia intensywności wsparcia jest łatwiejsza, wynosi ona maksymalnie 70%, przy czym całość wsparcia jest udzielana w formie pomocy de minimis, a więc należy pamiętać o tym limicie pomocy de minimis, który będzie tutaj Państwa jakby w pewnym momencie blokował. Ostatnie kryterium, które podlega możliwości poprawy, jest to zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii. Projekt dofinansowany ze środków unijnych nie może stać w sprzeczności z politykami horyzontalnymi, a więc polityką zrównoważonego rozwoju, polityką równości szans. Na etapie oceny formalnej jest to badane na podstawie punktu 6 wniosku o dofinansowanie. Tam Państwo najpierw poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola tak i nie deklarują, czy projekt jest zgodny z tymi politykami, ma przynajmniej neutralny na nie wpływ, a następnie to opisują. I poprawie polega zarówno błędne zaznaczenie tej opcji tak i nie, jeżeli opis wskazywałby wyraźnie, że projekt nie jest sprzeczny z politykami horyzontalnymi unijnymi, a także uzupełnienie niepełnego opisu. Nie podlega możliwości poprawy i wiąże się z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie opis, który jednoznacznie wskazuje na sprzeczność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Taki przypadek też jeszcze chyba nie miał miejsca, żeby ktoś napisał, że projekt ma negatywny wpływ. Przechodząc tym samym do błędów formalnych niepodlegających możliwości poprawy. Ja tutaj tylko wymienię Państwu kilka z tych kryteriów, które albo tak sytuacja miała już miejsce wcześniej w poprzednich rundach aplikacyjnych, albo w jakiś inny sposób stanowią one nowość, począwszy od tego 2013 roku i wprowadzonych zmian. I tak, przede wszystkim jest to kryterium złożenia wniosków we właściwej instytucji. Tutaj w momencie, prawda, od 2013 roku o właściwości instytucji oceniającej decyduje albo adres siedziby, albo adres zamieszkania, w zależności od, no, od formy, prawda, prowadzonej działalności. I tak, w sytuacji, jeżeli Państwo wpiszą adres siedziby z innego województwa, pomylą się odnośnie właśnie województwa, taki błąd nie podlega możliwości poprawy. Normalne pomyłki w adresie siedziby, jak nie wiem, pomylony, prawda, numer budynku, takie rzeczy będą Państwo mogli poprawiać. Jeżeli jednak to zaskutkuje złożeniem wniosku w innym RIF, w innym województwie, wówczas wniosek taki zostanie odrzucony bez możliwości poprawy tego błędu. Kolejne kryterium to kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania. Tutaj właśnie odrzuceniem wniosku skutkują te błędy, jak już wcześniej mówiłam, związane z biznesplanem. A więc przede wszystkim załączenie poprzez generator wniosków innego dokumentu w miejsce biznesplanu. Takie sytuacje miały miejsce między innymi w tej rundzie aplikacyjnej, że ktoś po prostu załączył pusty dokument wordowski zamiast tego biznesplanu za pomocą generatora wniosków. I mimo że wydrukował potem właściwy już biznesplan, no to niestety taki wniosek był odrzucony bez możliwości poprawienia. Następnie przygotowanie biznesplanu na wzorze nieobowiązującym w danym konkursie. To zwłaszcza teraz, jeżeli Państwo składali wnioski w tej pierwszej rundzie 2013 roku, to ja po prostu uczulam, żeby nie złożyć tego samego biznesplanu, ale żeby przekopiować, nawet jeżeli Państwo niewiele zmienili opisy, to upewnić się, czy poszczególne instrukcje do poszczególnych punktów biznesplanu nie uległy zmianie i, no i po prostu złożyć biznesplan na tym wzorze właściwym dla drugiego konkursu. No i trzeci taki przypadek jest to przygotowanie biznesplanu na wzorze podanym niedozwolonym modyfikacjom. W tych części, prawda, instrukcji tam nic nie zmieniamy, tylko pola, które są do edycji, które przewidują, prawda, wpisanie odpowiednich informacji, jedynie tam mogą Państwo dokonywać zmian. Tutaj również miały miejsce takie sytuacje, że ktoś wcześniej odpadł i kopiował z poprzedniego biznesplanu informacje do nowego wzoru. Zdarzało się tak, że przez to kopiowanie na przykład skasował jakąś jeden punkt, prawda, z biznesplanu. No i tego typu wnioski właśnie też podlegały odrzuceniu.
Kolejne kryterium, a więc czy wniosek został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją. Tutaj również odrzuceniem wniosku na tym etapie wiąże się z błędami w biznesplanie. A więc po pierwsze, wpisanie błędnej nazwy wnioskodawcy w tym polu, nazwa wnioskodawcy w biznesplanie, co by sugerowało w sposób jednoznaczny, że to jest biznesplan innego wnioskodawcy, innego przedsiębiorcy. Po drugie, odrzuceniem skutkuje całkowite nieuzupełnienie któregokolwiek z pozostałych pól, punktów, a więc punktu drugiego lub którejkolwiek z punktów części drugiej, trzeciej wniosków, lub wypełnienie któregokolwiek z tych pól w sposób, który by bez analizy merytorycznej wskazywał, iż pole to jest wypełnione niezgodne z instrukcją. Tu chodzi przede wszystkim właśnie o jakiś, nie wiem, chaotyczny ciąg znaków albo coś w tym stylu. Odrzuceniem skutkuje również pozostawienie którejkolwiek z tabel w części 19 wniosku całkowitych pustych. Przechodząc dalej, kolejne kryterium. Czy wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Tutaj jeżeli chodzi o samą siedzibę lub miejsce mieszkania, raczej nie było z tym problemów. Zdarzały się problemy odnośnie osób prowadzących działalność gospodarczą, że po prostu składały wniosek w momencie zawieszenia. Jeżeli państwo mają zawieszoną działalność gospodarczą, uznane jest, że w tym momencie taka działalność gospodarcza nie jest prowadzona, no i na tym kryterium taki wniosek byłby odrzucony. Kolejne kryterium to zgodność projektu, że projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. To dotyczy m.in. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, środków treści pornograficznych, materiałów wybuchowych i tym podobnych. Jeżeli państwo prowadzą jakąś taką działalność, która może tutaj budzić zastrzeżenia, radzę państwu zapoznanie się z opracowaniem dotyczącym właśnie tych działalności wykluczonych. Takie opracowanie jest dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce właściwie dla działania 8.2. Kolejne kryterium. A więc czy wniosek o dofinansowanie zawiera zobowiązanie wnioskodawcy, że w wyniku realizacji projektu będzie współpracował z najmniej dwoma przedsiębiorcami w oparciu o wdrożenie rozwiązania elektronicznego typu B2B. Tutaj jeszcze się nie zdarzyło odrzucenie wniosku na tym kryterium, ale chciałam zwrócić uwagę, jako że to jest nowość w odróżnieniu do tych rund sprzed 2013 roku. Wtedy państwo musieli już prowadzić wcześniej działalność, prowadzić współpracę z przynajmniej dwoma przedsiębiorstwami. W tym momencie taka współpraca może jeszcze nie mieć miejsca, ale państwo zakładają, że w wyniku realizacji projektu będzie ona rozpoczęta. Wówczas właśnie jako właściwy wskaźnik musi być wskazany minimum dwóch tych przedsiębiorców lub więcej. No i podpisują państwo właściwą tą deklarację wnioskodawcy. Jeżeli chodzi właśnie o deklarację wnioskodawcy, to jest kilkanaście punktów, one się znajdują pod koniec wniosku o dofinansowanie. Ja bym się radziła państwu po prostu zapoznać z tymi punktami, są to wymogi niezbędne do tego, aby wnioskodawca był kwalifikowany, aby wniosek był kwalifikowany w ramach działania. Tutaj tak naprawdę nie ma możliwości żadnego wykreślania, zmieniania tej deklaracji, one po prostu muszą być te punkty spełnione, więc po prostu radziłabym się zapoznać, żeby się upewnić, czy państwa firma na pewno w ramach tego działania może ubiegać się o dofinansowanie. Kolejne kryterium, a więc czy projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Tutaj, jak już mówiłam, złożenie wniosku o dofinansowanie, czyli rejestracja wniosku w generatorze wniosków. Problem może mieć miejsce w takiej sytuacji, jeżeli państwo wcześniej sobie wypełniają wniosek, powiedzmy wypełnili państwo wniosek, prawda, 17 czerwca, zakładają, że od 19 ruszy projekt, taka data wpisana jest we wniosku o dofinansowanie, a następnie państwo do tego 28 czekają z rejestracji, żeby o 16.29 zarejestrować wniosek. No wtedy, prawda, wniosek będzie zarejestrowany, będzie złożony po rozpoczęciu realizacji projektu, no i taki wniosek byłby odrzucony właśnie na tym kryterium, że go nie spełnił. Więc po prostu upewniamy się w momencie rejestracji wniosków, że taka sytuacja nie ma miejsca. No już podsumowując, jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny odrzucania wniosków, tak jak wspomniałam, zdecydowana większość wniosków, 90 kilka procent, odpada z powodu tego, że się nie uzupełniła w ciągu tych 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do usunięcia uchybień formalnych. Więc po prostu tego pilnujemy,
Sprawdzamy dokładnie pocztę, sprawdzamy, czy w naszym urządzeniu fax jest papier, czy tam wszystko działa, czy przypadkiem się coś nie wydrukowało, nie wpadło pod biurko. Po prostu, że tak powiem, zachowujemy czujność. Jeżeli takie wezwanie jest wysłane, to należy pilnować tych 5 dni roboczych, bo często też się właśnie zdarzało, że coś 6 dnia wpływało, no i mimo, że wniosek został poprawiony, niestety zgodnie to jest z regulaminem podlegał odrzuceniu. Kolejne błędy to wiązały się z tym biznesplanem. A więc często nie składanie biznesplanu na wzorze nieobowiązującym dla danej rundy aplikacyjnej, więc no obecnie po prostu wypełniamy biznesplan na tej rundzie dla drugiego naboru 2013 roku. No i składanie wniosku biznesplanu na niedozwolone, danego właśnie niedozwolonym modyfikacjom. Tak jak już mówiłam, jeżeli już coś Państwo kopiują, to po prostu należy się upewnić, że wszystko tam się jakby pole zostało na miejscu, nic się nie zmieniło i nic nie zostało przez przypadek usunięte czy zasłonięte. No i całkowicie puste pola, tabele finansowe. To właśnie również, jeżeli zobaczą Państwo, że po rejestracji wniosku nie będzie możliwości już tego wniosku odblokowania, nie będzie możliwości podmienienia biznesplanu i tak naprawdę, jeżeli się Państwo zorientowali, że w generatorze wniosku znalazł się wniosek z całkowicie pustymi na przykład polami finansowymi, to tak naprawdę jedyne rozwiązanie wycofanie tego wniosku, złożenie wniosku ponownie. Ja myślę, że z mojej strony to wszystko. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę i po przerwie tutaj kolega przedstawi kryteria merytoryczne zarówno ceny obligatoryjnej, jak i fakultatywnej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa po przerwie. Nazywam się Tomasz Berchiet. Jestem pracownikiem Regionalnej Instytucji Finansującej. Przed przerwą mieliśmy okazję przedstawić Państwu informacje na temat działania 8.2. takich informacji ogólnych oraz zasad naboru, a także kryteriów oceny formalnej. Teraz natomiast postaram się Państwu przedstawić informacje na temat oceny merytorycznej obligatoryjnej oraz oceny merytorycznej fakultatywnej. W ten sposób postaram się Państwu powiedzieć, co należy zrobić, żeby przejść te dwa ostatnie etapy oceny pomyślnie. Postaram się także zwrócić uwagę na pewne elementy, gdzie niestety zdarza się popełniać pomyłki bądź brakuje w dokumentacji aplikacyjnej pewnych informacji, które niestety powodują, że nie możemy takich projektów ocenić pozytywnie. Postaram się na te elementy wszystkie zwrócić uwagę. Gdyby w trakcie tej prezentacji czegoś do końca jeszcze nie wyjaśnił, nie byłoby to w sposób jasny przedstawione. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w ostatniej części tego spotkania w ramach pytań i odpowiedzi. Jak już koleżanka przedstawiła, ocena merytoryczna przebiega zgodnie z przewodnikiem po kryteriach. Przewodnik po kryteriach wymienia poszczególne kryteria oceny merytorycznej, obligatoryjnej oraz fakultatywnej. I teraz postaram się przejść przez poszczególne kryteria, zwracając uwagę na najistotniejsze rzeczy. Pierwsze kryterium odnosi się do oceny przedmiotu projektu pod kątem jego zgodności z celem działania 8.2 oraz celem całego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym momencie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na cel ogólny programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jakim jest powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. O innowacyjności działania możemy mówić w czterech takich głównych aspektach, a mianowicie innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej oraz organizacyjnej. W przypadku działania 8.2 najczęściej mamy do czynienia z innowacyjnością produktową, procesową bądź też organizacyjną. Z marketingową, akurat w przypadku tego działania 8.2, raczej tutaj do czynienia z nią mieć nie będziemy. Celem działania 8.2, już tak spoglądając bliżej właśnie na to działanie, to jest przede wszystkim stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej, wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych między przedsiębiorstwami oraz dla tych przedsiębiorstw oraz wspieranie projektów o charakterze technicznym, informatycznym, organizacyjnym, które prowadzą do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.
Zatrzymam się nad tym ostatnim tutaj zdaniem, który wskazuje na charakter techniczny, informatyczny i organizacyjny przedsięwzięć. Co należy rozumieć poprzez charakter techniczny? W ramach działania 8.2 to będą wszelkie działania, które zmierzają do, w tej chwili są też pojawiły kategorie wydatków, które umożliwiają pewne dostosowanie pomieszczeń niezbędnych do realizowania procesów B2B, bądź też zakupu odpowiedniej infrastruktury technicznej. Informatycznym to tutaj głównie należy rozumieć pod tym wszelkie działania mające na celu dostosowanie oprogramowania oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług elektronicznych pomiędzy przedsiębiorstwami, właśnie aby zapewnić oprogramowanie, które byłoby zdolne te procesy realizować, oraz organizacyjnym. W ramach działania 8.2 również mówimy o tego typu działaniach, gdyż w niektórych organizacjach samo wdrożenie oprogramowania, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury niekoniecznie musi przynieść spodziewane efekty. Czasem konieczny jest zakup odpowiednich usług mających na celu dostosowanie organizacji do nowej rzeczywistości, w której przedsiębiorstwo będzie musiało się poruszać z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Myślę, że w tym momencie warto sobie odpowiedzieć tak naprawdę, co należy rozumieć pod pojęciem działania, pod pojęciem business to business. Kolega w pierwszej części wskazywał, iż należy rozumieć pod tym pojęciem relację usługową między przedsiębiorcami realizowaną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych między tymi przedsiębiorstwami. Relacja usługowa między przedsiębiorcami. Tutaj na tym elementem tej definicji chciałbym się na chwileczkę zatrzymać i wyjaśnić, że w żadnym wypadku nie należy tego odbierać w ten sposób, że działanie 8.2 jest przeznaczone tylko dla firm usługowych. Otóż nie. W przypadku firm, których działalność skupia się bądź opiera się współpraca na wymianie informacji, bo takie jest meritum ich działalności, to wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z relacją taką usługową, rozumianą w tym sensie, że realizując pewne procesy główne, procesy związane z główną działalnością wnioskodawcy, mamy do czynienia z udostępnianiem pewnych informacji partnerom, przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy. Natomiast w przypadku działalności produkcyjnej, ta relacja usługowa również może zachodzić i to odnosi się do wszelkich działań mających na celu przekazywanie informacji na temat pewnych stanów magazynowych, kwestii związanych z płatnościami pomiędzy tymi przedsiębiorcami. Także również w takiej sytuacji można mówić o relacji usługowej, ponieważ udostępniamy w formie usługi informacje na temat naszych stanów magazynowych, właśnie tak jak powiedziałem, oraz na przykład stanów płatności, należności mających na celu rozliczanie współpracy z danym przedsiębiorcą współpracującym. Realizowano z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami. Z tej definicji, z tych zapisów należy zapamiętać, zwrócić uwagę na to, aby uznać projekt za zgodny z tym kryterium. Rozwiązanie wdrażane w ramach tego projektu musi odnosić się do relacji między przedsiębiorcami. Czyli po obu stronach tej relacji, procesów, które są realizowane, mają być realizowane z wykorzystaniem systemu, były przedsiębiorstwa. Nie mogą być na jednym końcu, nie może być tak, że na jednym końcu mamy przedsiębiorcę, a podmiotem, do którego jest to rozwiązanie kierowane, jest indywidualny konsument, osoba indywidualna, bądź też różnego rodzaju instytucje rządowe, organy publiczne. Jeżeli chodzi o definicję systemów teleinformatycznych, to jest ona podana w rozporządzeniu z 21 marca. Natomiast chcąc przyjrzeć się dokładnie tej definicji, należy sięgnąć do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
i tam znajdziemy definicję systemów teleinformatycznych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń zapewniających przechowywanie, przetwarzanie, wysyłanie oraz odbieranie danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych poprzez wykorzystanie charakterystycznego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego. Jeżeli chodzi o definicję telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, to poprzez takie urządzenie należy rozumieć każde urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. Czyli tak naprawdę może być to zarówno stacja, komputer, może być również urządzenie typu telefon komórkowy, komputer mobilny. No tutaj nie ma jakiegoś zamkniętego katalogu. Musi to być urządzenie, które umożliwia podłączenie do sieci, która właśnie będzie zapewniać przepływ tych danych i będzie wpisywała się w definicję systemu teleinformatycznego. Jeżeli już przedstawiliśmy, jaki jest cel działania 8.2 oraz cel programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, znamy definicję biznes to biznes. W ramach, należy zwrócić uwagę, iż aby, jeżeli nasz pomysł, nasz projekt, system, który chcemy wdrożyć w przedsiębiorstwie, jeżeli się wpisuje w te cele, to musi spełnić jeszcze pewne warunki, które zadecydują o kwalifikowalności danego projektu w ramach działania 8.2. Pierwszym takim warunkiem koniecznym jest dokonanie w ramach projektu inwestycji. Musi to być inwestycja dokonywana poprzez zakup środków trwałych, nowych środków trwałych, bądź też inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Ta inwestycja powinna prowadzić do utworzenia nowego przedsiębiorstwa, bądź też rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa lub dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych produktów, bądź też zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Tak naprawdę na przestrzeni tych wielu rund spotykamy się z projektami, które dotykają praktycznie, można powiedzieć, każdego z tych rodzajów inwestycji i te inwestycje prowadzą zarówno do tworzenia nowego przedsiębiorstwa, to właśnie umożliwia w tej chwili wprowadzenie nowego rozporządzenia, bo tak naprawdę przedsiębiorstwo może na dzień dzisiejszy jeszcze nie istnieć, nie funkcjonować, dopiero tak ono rozpocznie swoją działalność dzięki wdrożeniu systemu B2B i w ten sposób zamierza świadczyć swoje usługi. Rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa to w sytuacji, gdy w wyniku wdrożenia systemu mamy do czynienia z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa właśnie poprzez dodanie nowej gałęzi działalności bądź też rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa jest mocno powiązana z tą rozbudową. No i zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego wówczas, kiedy tak naprawdę przedsiębiorstwo w tym sensie się nie rozbudowuje, przedsiębiorstwo już funkcjonuje, a tak naprawdę poprzez dokonanie inwestycji zamierzamy tylko dokonać pewnych zmian w kwestiach organizacyjnych działalności, które mają na celu usprawnić realizowaną działalność i współpracę. I teraz chciałem zwrócić uwagę, iż w ramach sieci kontrahentów każdy z podmiotów otrzymujących wsparcie, każdy z uczestników sieci, którzy otrzymują wsparcie, musi dokonywać inwestycji, czyli muszą znaleźć się wśród wydatków przypisanych danemu uczestnikowi sieci kontrahentów wydatki dotyczące zakupu środków trwałych bądź też wartości niematerialnych i prawnych. Drugim takim warunkiem koniecznym, aby móc uznać projekt za zgodny z celem, zgodny w ramach tego kryterium, to jest zobowiązanie do współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorcami w wyniku realizacji projektu. Tak jak już koleżanka wspominała, to jest mocno powiązane z pewnym kryterium, z jednym z kryteriów formalnych. Tak naprawdę w ramach działania 8.2 w tej chwili, rozkładając projekt, przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie nie musi realizować współpracy z żadnym przedsiębiorcą, żadnym partnerem.
Natomiast musi w ramach tego projektu zobowiązać się, że w wyniku wdrożenia tego systemu taka współpraca przynajmniej z dwoma przedsiębiorcami będzie realizowana. I teraz w przypadku współpracy jeszcze nierealizowanej należy po prostu określić w dokumentacji aplikacyjnej typ przedsiębiorstw, typ partnerów, do których to rozwiązanie wdrażane w ramach projektu jest skierowane. Należy określić ich, tą grupę przedsiębiorstw, scharakteryzować poprzez określenie segmentu, nie wiem, profilu działalności tych partnerów, tak by komisja konkursowa oceniająca projekt mogła na podstawie tych zapisów zidentyfikować charakter tego projektu oraz grupę docelową przedsiębiorstw, do których to rozwiązanie jest skierowane. I druga możliwość to jest w przypadku, jeżeli przedsiębiorca już współpracuje z jakimiś partnerami, już składając wniosek potrafi podać konkretne przedsiębiorstwa współpracujące, to po prostu w dokumentacji należy wskazać dokładnie z nazwy takich partnerów oraz wskazać dokładnie miejsce siedziby tego przedsiębiorstwa współpracującego przez wskazanie województwa, a w przypadku, gdy jest to przedsiębiorstwo zagraniczne, należy wskazać kraj, z którego to przedsiębiorstwo pochodzi. I tutaj w ramach sieci kontrahentów w punkcie 15, w którym wymieniamy poszczególnych uczestników sieci kontrahentów, którzy będą otrzymywać wsparcie w ramach tego projektu. Należy w tym punkcie wskazać te przedsiębiorstwa, do czego obligują poszczególne punkty tego punktu wniosku. Natomiast w dokumentacji, w części dokumentacji aplikacyjnej, a dokładnie mówiąc w biznesplanie, należy umieścić jeszcze ewentualnie informacje na temat docelowej grupy przedsiębiorstw, do których kierowane jest to rozwiązanie, a którzy tego wsparcia w ramach tego projektu nie będą otrzymywać, bo mogą być to przedsiębiorstwa, które w tej chwili koordynator, wnioskodawca nie potrafi określić, ale powinien po prostu określić ich charakter działalności, typ, po prostu scharakteryzować, tak by było po raz kolejny jasne, do kogo to całe rozwiązanie B2B, o które wnioskuje wnioskodawca wraz z pozostałymi uczestnikami sieci kontrahentów, można wskazać, do jakich przedsiębiorstw to rozwiązanie jest kierowane. I tutaj najczęściej popełniane błędy, które powodują niespełnienie tego kryterium, to w zasadzie choć takie przypadki, gdzie pomimo wdrożenia systemu tak naprawdę nie można mówić jeszcze o automatyzacji procesów. Wdrożenie systemu nie powoduje zautomatyzowania, usprawnienia współpracy. Nadal pewne procesy są realizowane w sposób manualny. I kolejnym takim przypadkiem, gdzie niestety, który również zdarzył się w ostatnim naborze, który spowodował brak możliwości uznania kryterium za spełnione, to jest właśnie ta sytuacja, gdzie oprócz tego, że dane rozwiązanie jest skierowane do przedsiębiorstw, również jest skierowane i użytkownikami tego systemu będą indywidualne osoby, użytkownicy internetu, bądź też podmioty, które nie są przedsiębiorstwami, a które są na przykład organami administracji publicznej, bądź też instytucjami użytku publicznego. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, aby uznać projekt za zgodny z celem działania 8.2. Tak naprawdę wdrażane rozwiązanie musi się odnosić tylko i wyłącznie do relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Tutaj w prezentacji Państwo mają jeszcze inne przypadki, inne przykłady powodów niespełnienia tego kryterium. Nie chciałbym tutaj jakoś szerzej przedstawiać. Myślę, że na te najistotniejsze rzeczy w ramach tego kryterium już udało mi się zwrócić uwagę. Jeszcze taki jest potencjalny powód niespełnienia kryterium. To jest taki przypadek, w którym wnioskodawca nie współpracuje obecnie z konkretnymi przedsiębiorcami,
a w dokumentacji aplikacyjnej nie określa charakteru typu tych przedsiębiorstw, do których jest skierowane. Czyli tak naprawdę komisja konkursowa nie ma możliwości zinterpretowania, odczytania, jakie przedsiębiorstwa, jaką branżę reprezentujące znajdą się po drugiej stronie tego rozwiązania. Kolejne kryterium merytoryczno-obligatoryjne odnosi się do zgodności projektu ze zdefiniowanymi potrzebami wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych, do których kierowane jest to rozwiązanie elektroniczne typu business to business. Aby uzyskać zgodność projektu w ramach tego kryterium, konieczne jest przedstawienie potrzeb zarówno wnioskodawcy, jak i przedsiębiorstw, do których jest to kierowane to rozwiązanie typu B2B. O ile jest to proste w przypadku, gdy przedsiębiorstwa, do których jest skierowane to rozwiązanie, są już znane, bo powiedzmy, może jest o tyle łatwiej, gdyż przedsiębiorca współpracując z takimi firmami zna już konkretne problemy, które wynikają ze współpracy, wynikające z braku takiego rozwiązania automatyzującego. Tak o tyle to zdanie staje się trudniejsze w przypadku, gdy w chwili składania wniosku wnioskodawca nie współpracuje z takimi przedsiębiorstwami, a dopiero zamierza współpracować w wyniku wdrożenia systemu. Wówczas należy dokładnie w dokumentacji przedstawić problemy tej grupy docelowej przedsiębiorstw, które uzasadniają realizację projektu, czyli wykazać, że rzeczywiście wnioskodawca przeanalizował potencjalne potrzeby tej grupy docelowej i w ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu, a także uzasadnił konieczność zrealizowania takiej inwestycji. I tutaj na częstsze powody niespełnienia tego kryterium to jest po prostu niezdefiniowanie potrzeb, nieokreślenie potrzeb własnych wnioskodawcy, bądź też potrzeb grupy docelowej, przedsiębiorstw, do których kierowane jest to rozwiązanie, bądź też ich zidentyfikowanie, ale tak naprawdę system, który jest wdrażany i jego funkcjonalności nie stanowią odpowiedzi na tak określone potrzeby. Wówczas nie można mówić o spełnieniu tego kryterium. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że określenie potrzeby wnioskodawcy wdrożenia takiego systemu poprzez wskazanie, że wdrożenie systemu jest niezbędne, nie jest wystarczającym wskazaniem jego potrzeb. Należy przedstawić, dlaczego wnioskodawca uważa, że jest mu niezbędne, na czym polegają problemy, bądź dlaczego brak systemu automatyzującego współpracę z przedsiębiorstwami współpracującymi uniemożliwia realizowanie danej działalności. I kryterium następne odnosi się do oceny w zasadzie procesów biznesowych. Realizacja projektu powinna prowadzić do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych, bądź też warunkować możliwość ich realizowania, gdyż trudno mówić o zwiększeniu efektywności procesów, które na dzień dzisiejszy nie są realizowane, bo przedsiębiorca nie współpracuje z partnerami, więc w tej sytuacji możemy mówić o tym, że system warunkuje możliwość realizacji procesów biznesowych. I tutaj mamy takie kluczowe elementy. Pierwsze to jest wskazanie procesów biznesowych. Należy we wniosku oraz w biznesplanie przedstawić te procesy biznesowe, które mają być automatyzowane bądź które mają być umożliwione poprzez wdrożenie z odpowiedniego systemu. Kolejny element to jest zaprezentowanie korzyści wnioskodawcy i partnerów biznesowych, czyli tej wartości dodanej projektu. Wskazać, dlaczego i w jaki sposób skorzysta wnioskodawca oraz przedsiębiorcy, do których jest to rozwiązanie kierowane. Kolejny element to jest określenie, na czym polega wzrost efektywności współpracy. Najlepiej jest zastosować taki model przedstawienia mechanizmów przed realizacją projektu i zestawić te mechanizmy współpracy z mechanizmami, które będą miały miejsce już po zrealizowaniu projektu, po wdrożeniu systemu. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jeszcze tych procesów nie realizuje, wówczas najlepiej jest przedstawić przebieg tych procesów po wdrożeniu systemu i wskazać
na trudności, które by się pojawiły w przypadku braku takiego systemu. I czwarty element to jest uzasadnienie oczekiwanego wzrostu efektywności. Najlepiej jest w tej sytuacji przedstawić kontekst obecnej i przewidywanej intensywności zdarzeń występujących pomiędzy przedsiębiorcami. I tutaj właśnie, gdy praca ma zostać dopiero nawiązana, należy przedstawić, że wdrożenie danego rozwiązania typu B2B warunkuje możliwość realizowania tych procesów. Najczęstsze powody niespełnienia tego kryterium to jest właśnie niespójność procesów biznesowych w różnych punktach dokumentacji. Przedstawienie procesów biznesowych w sposób niewystarczająco precyzyjny, nieprzedstawienie na czym one polegają, to wszystko powoduje brak możliwości uznania tego kryterium za spełnione. Bądź też innym powodem niespełnienia tego kryterium to jest brak wskazania tej wartości dodanej projektu poprzez wskazanie, na czym polega wzrost efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki wdrożeniu systemu. Kolejne kryterium, które no niestety sprawia najwięcej chyba problemów wnioskodawcom, odnosi się do wydatków. W ramach tego kryterium oceniane jest, czy zaplanowane w ramach projektu wydatki są kwalifikowane, racjonalne, uzasadnione i adekwatne do celów projektu. I tutaj w odniesieniu do tego kryterium należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwalifikowalność wydatków w ramach danego działania, które chcemy zrealizować w ramach projektu. Wszystkie wydatki, które są kwalifikowane w ramach działania 8.2 zostały wymienione w rozporządzeniu z 21 marca 2013 roku. Natomiast aby uznać, stwierdzić kwalifikowalność pewnych wydatków oraz móc zweryfikować samodzielnie, czy pewne kategorie wydatków i czy wydatki one są kwalifikowane w ramach działania 8.2 i w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, warto też sięgnąć do wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To są takie dokumenty dodatkowe, jednak myślę, że warto się z nimi zapoznać. Warunkiem kwalifikowania wydatków w ramach projektu, w ramach działania 8.2 jest umieszczenie wydatków, które w projekcie wydatków, które będą poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia. Tylko takie wydatki są kwalifikowane. Rozpoczęcie projektu powinno nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku, po dniu zarejestrowania wniosku. Maksymalna długość trwania projektu to są 24 miesiące, minimalna 2. Tutaj widzimy taką gwiazdkę i ona oznacza, że nie wszystkie wydatki, które w tej chwili mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych, muszą być ponoszone przed rozpoczęciem realizacji projektu, czyli że nie muszą być ponoszone po dniu złożenia wniosku. Jest pewna nowa kategoria wydatków, która w ramach której wydatki mogą być ponoszone wcześniej. O tym za chwileczkę powiem i przedstawię, o jaką kategorię wydatków chodzi. Tutaj widzimy już poszczególne kategorie wydatków kwalifikowanych i zgodnie z rozporządzeniem wcześniej przywoływanym mamy następujące właśnie wydatki, które są kwalifikowane w ramach działania 8.2. To jest pierwsza pozycja, to jest nowa kategoria wydatków kwalifikowanych. Odnosi się do pokrycia kosztów przeniesienia praw własności budynków lub budowli. O kwalifikowalności tych wydatków w ramach tej kategorii decydować będzie to, czy nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu. Należy to uzasadnić, tą niezbędność i wskazać na to, że tak naprawdę realizacja projektu bez poniesienia tego wydatku nie jest możliwa do zrealizowania i ten wydatek jest niezbędny. A także konieczne jest, aby wykazać, że korzystanie z tej nieruchomości będzie wyłącznie zgodnie z celami projektu i wyłącznie do celów realizacji tego projektu. Z tą kategorią wydatków wiąże się również konieczność złożenia opinii rzeczoznawcy majątkowego o tym, że
wartość tej nieruchomości nie jest większa niż wartość rynkowa. Jest to dokument, który składany jest już przy rozliczaniu tego wydatku. Natomiast na etapie składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest złożenie z kolei opinii rzeczoznawcy budowlanego, który wskaże, że rzeczywiście ta nieruchomość może być wykorzystywana do celów realizacji projektu, jest ona niezbędna, oraz wskaże na ewentualne konieczne prace, które są konieczne do przeprowadzenia w celu dostosowania danej nieruchomości do realizacji projektu. Kolejna kategoria wydatków kwalifikowanych to jest nabycie robót i materiałów budowlanych. Jest ona troszkę związana z tą poprzednią kategorią. W ramach tej kategorii wydatków mogą być ponoszone wydatki mające na celu dostosowanie danej nieruchomości do realizacji projektu. I tu chodzi o takie prace nie ogólnie remontowo-budowlane, ale chodzi o prace, które są konieczne do dostosowania danych pomieszczeń, aby były one pomieszczeniami specjalistycznymi, niezbędnymi do realizacji systemu B2B. I tak naprawdę no to są, w ramach tej kategorii mogą się mieścić wszelkie wydatki dotyczące, nie wiem, przygotowania serwerowni, odpowiedniej infrastruktury tej serwerowni. Temu właśnie ma służyć ta kategoria. Kolejna kategoria to jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych. To tak naprawdę to są wszelkiego rodzaju patenty, nieopatentowana wiedza techniczna, know-how, licencje, oprogramowanie, które ma służyć realizacji procesów biznesowych poprzez system teleinformatyczny. Konieczne jest, aby do uznania wydatku za kwalifikowany, niezbędne jest, aby te wartości niematerialne i prawne były wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z projektem. Kolejna kategoria, która bardzo często występuje w projektach, jest ona kwalifikowana zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych, to jest zakup nowych środków trwałych z włączeniem nieruchomości gruntowych. Podkreślam, że muszą to być środki trwałe, które są nowe, gdyż tylko takie mogą być kwalifikowane w ramach działania 8.2. Kolejna kategoria to jest modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych. To jest nowa kategoria, która umożliwia wnioskodawcom wnioskowanie o refundację pewnych kosztów związanych z dostosowaniem posiadanych środków trwałych do warunków, które są wymagane, aby dany środek trwały już posiadany mógł być wykorzystany do celów realizacji projektu. W ten sposób możliwe jest sfinansowanie zakupu pewnych elementów jednego głównego środka trwałego, który już mamy, a uznajemy, że nie jest nam zbędne zakupowanie nowego środka trwałego takiego samego i zakup tylko pewnych elementów tego środka trwałego w celu jego zmodernizowania i dostosowania do niezbędnych nam jakichś parametrów. Ta kategoria została wyróżniona takim kolorem pomarańczowym, gdyż jest to kategoria, która jest objęta pomocą de minimis. Dotyczy to tych Państwa, którzy są zainteresowani realizacją projektu zgodnie z paragrafem 12 rozporządzenia, czyli tą kategorią, która z tym trybem, który odnosi się do, który jest tym modelem sprzed zmiany rozporządzenia i w ramach którego jest zróżnicowana intensywność wsparcia poszczególnych kategorii. Kolejna kategoria wydatków kwalifikowanych to jest nabycie usług informatycznych, technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania. Jest to kategoria, która odnosi się do prac stricte technicznych, informatycznych, wdrożeniowych. Kolejna kategoria to są raty spłat wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych, w skrócie mówiąc leasing. Tak naprawdę do tej pory w przypadku naszego województwa takich wydatków było bardzo niewiele. Jednak jest taka kategoria i umożliwia również sfinansowanie zakupu środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem tej formy finansowania. Kolejna kategoria to jest zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych związanych z usług eksperckich związanych z realizowanym projektem. Tutaj jest, to są usługi bardziej informatyczne. Tamte były techniczne o charakterze wdrożeniowym. Tutaj wszelkiego rodzaju usługi eksperckie, które są niezbędne do
zrealizowania projektu do przygotowania przedsiębiorstwa do prawidłowego wdrożenia systemu. Tu na przykład jest wydatki z kategorii dotyczące reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstwa, wydzielenia funkcji oraz struktur, które są niezbędne do zrealizowania projektu. I tutaj w ramach tego wydatku należy podkreślić, iż koniecznie usługi świadczone muszą być przez ekspertów zewnętrznych. I kolejna kategoria wydatków kwalifikowanych to jest zakup ekspertyz i analiz przygotowawczych niezbędnych do przygotowania wnioskodawcy do realizacji projektu. To jest nowa kategoria wydatków objęta również pomocą de minimis i są to wszelkie wydatki, które dotyczą przygotowania wnioskodawcy do zarówno do złożenia wniosku oraz przygotowania wnioskodawcy do prawidłowej realizacji projektu. I to jest ta kategoria wydatków, która w ramach której mogą być ponoszone wydatki przed złożeniem wniosku. Dokładnie nie mogą być to wydatki poniesione wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. I najpóźniej te wydatki mogą być ponoszone w dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Kolejna kategoria wydatków, jest ona również objęta pomocą de minimis, to jest promocja wdrożonych rozwiązań. Dotychczas w ramach tej kategorii taka kategoria była w katalogu, natomiast ograniczała się wyłącznie do działań mających na celu informowanie społeczeństwa o udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. Teraz natomiast w ramach tego wydatku można szerzej promować samo rozwiązanie wdrażane w ramach projektu. Mogą być to zarówno działania podejmowane tradycyjnymi kanałami, różnego rodzaju konferencje, spotkania i tego typu działania, bądź też kanały z wykorzystaniem internetu, telewizji, radia. Jednak aby te wydatki mogły być uznane za kwalifikowane, konieczne jest odpowiednie uzasadnienie i wykazanie niezbędności tych wydatków w projekcie. Co należy rozumieć przez to, że w przypadku, gdy system wdrażany, wdrażane rozwiązanie ogranicza się do relacji pomiędzy wnioskodawcą a przedsiębiorcami, którzy są już dzisiaj przedsiębiorcy znane i tak naprawdę zamyka się do tej współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorcami, wówczas taka szersza promocja rozwiązania B2B nie ma do końca sensu, gdyż tak naprawdę wnioskodawcy wówczas nie powinno zależeć na pozyskiwaniu partnerów nowych do współpracy. Wówczas w ramach tej kategorii należałoby się ograniczyć tylko do wydatków mających na celu podjęcie działań, mających na celu informowanie społeczeństwa o udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie. Kolejna kategoria to jest zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Te wydatki ponoszone w ramach tej kategorii powinny się odnosić tylko i wyłącznie do przeszkolenia pracowników wnioskodawcy i muszą się odnosić do szkoleń specjalistycznych. Czyli w ramach tych takich szkoleń nie może być przekazywana wiedza ogólna, która mogła być wykorzystana w innym przedsiębiorstwie bądź w odniesieniu do innego systemu. Musi to być szkolenie dedykowane wdrażanemu systemowi. I ostatnia kategoria to jest obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego. Ma ona bardziej charakter techniczny. Ta kategoria to odnosi się do w przypadku tych większych projektów do konieczności poniesienia kosztów związanych ze złożeniem właśnie zabezpieczenia realizacji projektu bądź też właśnie otwarcia rachunku bankowego i kosztów jego prowadzenia w przypadku zamiaru skorzystania z formy finansowania projektu w postaci zaliczki.
I teraz te poszczególne, aby wydatki przedstawione w tych poszczególnych kategoriach mogły być kwalifikowane, konieczne jest, aby one były uzasadnione. Należy wówczas w dokumentacji wykazać, że są one niezbędne i na czym polega niezbędność, dlaczego bez poniesienia tych wydatków realizacja projektu nie byłaby możliwa. Należy przedstawić je w sposób precyzyjny, jednoznaczny. Dostatecznie należy również przedstawić uzasadnienie wartości tych kosztów. W punkcie 8 instrukcji do wypełniania punktu 8 biznesplanu jest zapis, który wskazuje na konieczność odpowiedniego uzasadnienia wartości wydatków, zarówno w odniesieniu do ilości zakupowanych środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych oraz także zaprezentowanej wartości, co może mieć miejsce poprzez wskazanie parametrów technicznych zakupowanych środków trwałych bądź też wyceny dokonanej przez potencjalnych dostawców. Wtedy należy wskazać nazwy tych przedsiębiorstw, do których się Państwo zwrócili o wycenę danych prac. Wskazać należy pracochłonność, a w przypadku, jeżeli w ramach tej wyceny wspierali się Państwo analizami, należy wskazać źródła tej wyceny oraz główne założenia tej analizy. Uzasadnienie wartości wydatków powinno być w sposób wystarczający i precyzyjny, aby umożliwić komisji konkursowej ocenę, czy nie zostały one przeszacowane i czy są one adekwatne do projektu oraz zgodne i mieszczą się w pewnych ramach funkcjonujących na rynku. Zaprezentowane wnioskodawcy muszą być racjonalne, to odnosi się do wartości tych wydatków, muszą być one odpowiadać przeciętnym cenom rynkowym. Niedopuszczalne jest, aby były one przeszacowane. Wydatki powinny być adekwatne do zakresu i celów projektu. Wnioskodawca powinien zapewnić wykazanie powiązania wydatków z przeznaczeniem projektu. Powinna być wykazana niezbędność, przeznaczenie we wdrażanym systemie oraz właśnie wykazany powinien być wpływ poszczególnych wydatków na osiągnięcie efektów w postaci wdrożenia systemu. I najczęstsze powody niespełnienia kryterium to są umieszczenie w budżecie wydatków, które się nie mieszczą w katalog wydatków kwalifikowanych, na przykład umieszczenie kosztów szkoleń odnoszących się do przeszkolenia pracowników, partnerów, bądź też umieszczenie wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych bądź wartości materialnych i prawnych dla przedsiębiorstw współpracujących. Z tym, że to się odnosi do trybu wskazanego w paragrafie 12 i paragrafie 13 rozporządzenia, bo jak wiadomo w przypadku sieci kontrahentów w ramach projektu jest możliwe sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych w odniesieniu do innych uczestników sieci kontrahentów. W kolejnych slajdach są przedstawione inne powody uznania kryterium za niespełnione. Nie będę w tej chwili przedstawiał, bo to w zasadzie jest przeciwieństwo tego, co przed chwilą powiedziałem, co jest niezbędne do uznania wydatków za kwalifikowane, racjonalne, adekwatne i do zakresu i celu projektu. I kolejne kryterium odnosi się do innowacyjności wdrażanego rozwiązania informatycznego. Powinno, aby uzyskać zgodność z tym kryterium, niezbędne jest wykazanie wartości dodanej projektu, czyli co przedsiębiorstwo wnioskodawcy uzyska w wyniku wdrożenia takiego systemu. Należy uzasadnić, że właśnie planowane rozwiązania informatyczne doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanej działalności. Kolejne kryterium odnosi się do wskaźników. Również jest to kryterium, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę. W ramach tego kryterium oceniamy, czy wskaźniki produktu i rezultatu są weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu oraz czy są adekwatne dla danego rodzaju projektu. Zaprezentowane wskaźniki produktu i rezultatu powinny być odzwierciedleniem efektów realizowanego projektu. Powinny być one spójne z projektem. Należy przedstawić sposób ich mierzenia, w jaki sposób wnioskodawca będzie dokumentował ich osiągnięcie. Sposób wyodrębniania to dotyczy się wskaźnika odnoszącego się do zysku z działalności, który jest wskaźnikiem rezultatu. Sposób wyodrębniania, sposób weryfikacji, tak aby było jasne i precyzyjnie wskazane, w jaki sposób wnioskodawca będzie wykazywał osiągnięcie tego wskaźniku.
Tutaj chciałbym zwrócić też uwagę, iż przystępując do wypełniania tych części punktów wniosku i biznesplanu, które się noszą do wskaźników, aby postępować zgodnie z instrukcjami, zarówno instrukcją wypełniania wniosku oraz instrukcją wypełniania szczególnie punktu 12 oraz punktu 13 biznesplanu. Na tym slajdzie widzimy w tej chwili wskaźniki produktu, które są obligatoryjne w ramach projektu. I może teraz je wymienię, to jest liczba wdrożonych systemów B2B, procesy biznesowe objęte systemem B2B oraz procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologię podpisu elektronicznego, bądź też kolejny wskaźnik to jest procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologię elektronicznej wymiany danych. Chciałbym tu zwrócić uwagę, iż należy wpisywać poszczególne wskaźniki w rubrykach odpowiadających okresowi realizacji projektu, przy czym przyjmując, że rok N jest rokiem rozpoczęcia projektu, wartość razem stanowi zagregowaną wartość poszczególnych kolumn. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zachowania spójności między punktem 17 części odnoszącej się do wskaźników produktu, a punktem 12 biznesplanu. Punkt 12 biznesplanu powinien wskazywać na te same wartości, które są wskazane we wniosku w punkcie 17, a także wskazywać sposób ich weryfikacji oraz metodologię wyodrębniania, jeżeli taka jest konieczna. I wskaźniki rezultatu, które są obligatoryjne w ramach dokumentacji, która jest konieczna do sporządzenia w ramach działania 8.2, to jest liczba przedsiębiorców współpracujących z wnioskodawcą w oparciu o wdrożony system B2B, liczba wdrożonych i świadczonych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych lub w formule software as a service oraz procesy biznesowe objęte systemem B2B, w których wdrożono technologię elektronicznej poprzez wdrożenie technologii elektronicznej wymiany danych bądź technologii podpisu elektronicznego wyeliminowano całkowicie papierowy obieg dokumentów. Tutaj wartość bazowa jest wpisywana dla roku odpowiadającego rozpoczęciu realizacji projektu, natomiast wartość docelowa jest właściwa dla roku zakończenia realizacji projektu. W tym punkcie też należy zachować, ponieważ ten punkt należy zachować szczególną czujność, jeśli chodzi o zapewnienie spójności z punktem, z kolei punktem 13 biznesplanu. I ostatni wskaźnik rezultatu, to obligatoryjny wskaźnik rezultatu, który jest tutaj wskazany osobno, gdyż troszkę inaczej należy przedstawiać poszczególne lata, za które są one przedstawiane. To jest średni miesięczny zysk z działalności operacyjnej. Wartość bazowa powinna być określana za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji projektu. Na przykładzie, jeżeli przewidujemy rozpoczęcie realizacji projektu w październiku 2013, należy przedstawić wartość średnich miesięcznych zysku z działalności operacyjnej wnioskodawcy odpowiadającą średniomiesięcznemu zyskowi za okres wrzesień 2012, październik 2013. Natomiast wartość docelowa odnosi się do średniego miesięcznego zysku z działalności operacyjnej za okres 12 miesięcy następujących po zakończeniu realizacji projektu. Więc jeżeli kończymy realizację projektu w maju 2014, wówczas należy przyjąć za ten okres, którym dokonujemy pomiaru, okres czerwiec 2015, maj 2016. Podając wartości bazowe, należy zwrócić uwagę, że tak jak w przykładzie, kiedy rozpoczynamy projekt w październiku, chcąc wskazać wartość za okres 12 miesięcy poprzedzających, należy oprzeć się w części na wartościach rzeczywistych, które odnotowaliśmy w ramach działalności, a częściowo na wartościach prognozowanych
w odniesieniu do tych okresów, do tych miesięcy, które mamy pomiędzy momentem złożenia wniosku, a momentem rozpoczęcia, a miesiącem, w którym ma być rozpoczęta realizacja projektu. W odniesieniu do tego wskaźnika należy zwrócić szczególną uwagę na opis zawarty w punkcie 13 biznesplanu. Tam należy wskazać dość bardzo precyzyjnie sposób wyodrębniania wartości bazowej oraz wartości docelowej tego wskaźnika, która odnosi się do realizowanego projektu oraz sposób weryfikowania wartości docelowej. Średni miesięczny zysk działalności operacyjnej. Wartość bazowa jest wpisywana za okres tych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia realizacji projektu i odnosi się ona do całości działalności. Czyli tak naprawdę należy wziąć wartość z tabel finansowych wnioskodawcy i po prostu dokonać obliczeń średniej miesięcznej wartości. Natomiast jeżeli chodzi o wartość docelową, powinna ona obrazować zmianę w zysku wynikającą z realizowanego projektu. Czyli tak naprawdę należy wskazać i wyodrębnić te grupy przychodów i kosztów, które mają związek z realizowanym projektem, i w wartości docelowej te grupy przychodów i kosztów, które nie wiążą się z projektem, powinny być zachowane na wartości stałej w stosunku do wartości bazowej. Natomiast powinna być wykazana zmiana tylko w odniesieniu do tych grup przychodów i kosztów, które są związane z projektem. Te najczęstsze powody niespełnienia kryterium to jest właśnie niewystarczająco precyzyjna metodologia weryfikacji osiągnięcia danego wskaźnika, brak metodologii obliczania wartości bazowej, docelowej w odniesieniu do wskaźnika zysku, brak wskazania sposobu weryfikacji wskaźników produktu oraz pozostałych wskaźników rezultatu. Kolejne kryterium odnosi się do tego, czy projekt ma neutralny wpływ na polityki horyzontalne. Tutaj nie było dotychczas sytuacji, żeby jakiś projekt nie spełnił tego kryterium. Z opisu projektu powinno wynikać, że projekt nie ma negatywnego wpływu na równość szans kobiet i mężczyzn, czy też niedyskryminację oraz zrównoważony rozwój oraz propagowanie na poziomie wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego. Kolejne kryterium, środki będą wykorzystane w sposób efektywny. Relacja nakład i rezultat tutaj jest brana pod uwagę. Poszczególne wydatki powinny być wykorzystane zgodnie z zasadami gospodarki finansowej opartej właśnie na korzystnym stosunku relacji, korzystnej relacji nakładu do rezultatu. Powinna być wykazana rentowność projektu w ramach analizy wskaźnikowej. Tak naprawdę chodzi o to, aby każdy wydatek, który jest przedstawiony w budżecie, znajdował uzasadnienie oraz jego rozmiary były adekwatne do celu projektu oraz do rezultatu, który jest pożądany. Najczęstsze powody niespełnienia kryterium to jest właśnie brak sposobu oszacowania wartości wydatków bądź przyjęcie błędnych założeń i obliczeń przy określaniu wskaźnika rezultatu, bądź też jeszcze jest taki przypadek, gdzie można uznać kryterium za niespełnione, to jest sytuacja, gdy komisja konkursowa dojdzie do wniosku, że ma miejsce sztuczny podział jednego projektu i próba złożenia jednego dużego projektu w podziale na kilka mniejszych. Z tą sytuacją w tej chwili raczej nie powinno być do czynienia, ponieważ ta wartość projektu maksymalna jest w tej chwili znacznie podniesiona. Miało to miejsce zwłaszcza w odniesieniu do stanu prawnego, który obowiązywał przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia. I ostatnie kryterium oceny obligatoryjnej to jest projekt jest wykonalny technicznie, finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania. W ramach tego kryterium oceniana jest techniczna, finansowa, organizacyjna wykonalność projektu. Techniczna to znaczy, że wnioskodawca nie występuje o
że wnioskodawca dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną, o którą finansowanie nie występuje w ramach realizacji projektu. Organizacyjna odnosi się do możliwości zrealizowania projektu poszczególnych działań w okresach zaprezentowanych przez wnioskodawcę, a finansowa odnosi się do zdolności finansowej zrealizowania projektu, czyli wnioskodawca zapewnia źródła finansowania projektu na poszczególnych etapach i jego sytuacja finansowa pozwala na zrealizowanie zaplanowanej inwestycji. Tutaj najczęstsze powody niespełnienia kryterium to jest właśnie brak możliwości zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, gdyż tabele finansowe zostały wypełnione w sposób nieprawidłowy, znajdują się tam błędy. Również sytuacja, gdy opisy poszczególnych działań są dosyć lakoniczne, brak logiki w kolejności podejmowanych działań w ramach poszczególnych etapów, to są te przypadki, w których komisja konkursowa nie może uznać kryterium za spełnione. Przechodząc teraz do części odnoszącej się do kryteriów oceny fakultatywnej i specyfiki zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów. Przejdziemy, kryteriów jest pięć i pierwsze kryterium odnosi się do oceny zasięgu terytorialnego realizowanego przedsięwzięcia. Tutaj oceniamy, czy projekt ma charakter, zasięg ponadregionalny bądź międzynarodowy. O zasięgu ponadregionalnym możemy mówić w sytuacji, kiedy opis projektu wskazuje na to, że rozwiązanie wdrażane w ramach projektu będzie kierowane do przedsiębiorstw, których siedziba mieści się w innym województwie, bądź też i takie przedsiębiorstwa zostaną wskazane w dokumentacji, bądź też w przypadku, gdy nie ma takich przedsiębiorstw w chwili obecnej, ale wnioskodawca zakłada, planuje i zobowiązuje się pozyskać takich partnerów z innych województw poprzez zaplanowanie odpowiednich działań, na przykład promocyjnych w ramach realizowanego projektu. I wówczas mamy możliwość uzyskania 8 punktów. Natomiast o zasięgu międzynarodowym możemy mówić w sytuacji, gdy wnioskodawca w ramach projektu zobowiązuje się że planowane rozwiązanie B2B odnosi się do przedsiębiorstw przedstawionych w dokumentacji, których siedziba mieści się poza granicami kraju, bądź też wnioskodawca nie ma w chwili obecnej partnerów zagranicznych, ale zobowiązuje się, że w wyniku realizacji projektu takich partnerów pozyska i wówczas należy przewidzieć w dokumentacji odpowiednie działania promocyjne, które będą miały na celu pozyskanie takich partnerów oraz wykazać zdolność techniczną danego systemu do obsługi partnerów zagranicznych. I wtedy w ramach tego kryterium możemy uzyskać 15 punktów. Kolejne kryterium odnosi się do oceny stopnia wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów poprzez wdrożenie technologii podpisu elektronicznego bądź elektronicznej wymiany danych. I tutaj w kontekście tego kryterium analizujemy te wskaźniki, które zostały zaprezentowane na slajdzie i mamy tutaj do uzyskania maksymalną liczbę 22 punktów, przy czym można uzyskać różną liczbę punktów w zależności od tego, w ramach których wskaźników, jakie wartości wykażemy. I tak w przypadku, gdy wartość procesów, w których zostanie wyeliminowany papierowy obieg dokumentów poprzez zastosowanie technologii elektronicznej wymiany danych bądź podpisu elektronicznego będzie większa bądź równa połowie liczby procesów objętych przez system B2B, wówczas mamy możliwość uzyskania 22 punktów. W sytuacji, gdy liczba procesów biznesowych, w których zastosowano technologię podpisu elektronicznego oraz procesów, w których zastosowano technologię elektronicznej wymiany danych jest większa bądź równa połowie liczby procesów objętych przez system B2B, wówczas mamy możliwość uzyskania 14 punktów.
Przy czym w przypadku tego uzyskania 14 punktów, no, pomimo zastosowania tych technologii, nie uzyskujemy, jak widać, efektów w postaci wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów. I trzecia sytuacja to jest wtedy, gdy możemy uzyskać 7 punktów i zachodzi ona wówczas, gdy liczba procesów biznesowych objętych technologią podpisu elektronicznego lub procesów, w których zastosowano technologię elektronicznej wymiany danych, jest większa bądź równa połowie procesów objętych systemem B2B. Teraz mam takie zestawienie poszczególnych właśnie wariantów. W przypadku, gdy nie wystąpi żadna z wyżej wymienionych relacji, czyli wnioskodawca nie przewidzi wdrożenia technologii podpisu elektronicznego bądź technologii elektronicznej wymiany danych, bądź też ilość tych procesów, w których zostanie zastosowana, będzie ona za mała w stosunku do liczby procesów objętych systemem B2B, wówczas tych punktów, wówczas punkty nie zostaną przyznane wcale. Należy też zwrócić uwagę, aby liczba procesów, w których został wyeliminowany papierowy obieg dokumentów poprzez zastosowanie technologii elektronicznej wymiany danych i technologii podpisu elektronicznego, aby nie była większa niż liczba procesów objętych systemem B2B, jak i liczba procesów, w których stosowano technologię podpisu oraz liczba procesów, w których stosowano elektroniczną wymianę danych, aby też nie była większa niż liczba procesów występujących czy automatyzowanych w ramach tego systemu. Kolejne kryterium odnosi się do oceny stopnia zaawansowania usługi, jaką wnioskodawca zamierza wdrożyć w ramach realizowanego projektu, czy to usługi, zaawansowane usługi przetwarzania danych, bądź też zaawansowanej usługi świadczonej w formule software as a service. I w ramach tego kryterium oceniany jest właśnie stopień zaawansowania. Aby uzyskać punkty, konieczne jest wpisanie wartości wskaźnika większej niż 1 w punkcie 17 odniesieniu do wskaźnika rezultatu, liczba wdrożonych i świadczonych usług elektronicznych, automatycznego przetwarzania danych lub formule software as a service. Oraz wykazanie stopnia zaawansowania. Aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium, konieczne jest wykazanie, że zaawansowana usługa elektronicznego przetwarzania danych bądź zaawansowana usługa w formule software as a service wykracza poza zwykłą wymianę danych, wykracza poza dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych oraz dostęp do narzędzi koordynujących oraz wnioskodawca uzasadni poziom zaawansowania usługi poprzez wykazanie ich charakterystycznych cech. Tam w dokumentacji są wskazane, to jest komercjalizacja wyników badań naukowych w zakresie IT, wdrożenie odpowiednich algorytmów i struktur danych. Usługa bazuje na autorskim know-how lub też unikalnych rozwiązaniach, zastosowanie ponadstandardowych zabezpieczeń i kiedy dana usługa zapewnia ponadstandardowy poziom zabezpieczeń danych, przetwarzanie danych big data. To są te wszystkie sytuacje, kiedy rzeczywiście ta usługa zostanie uznana za zaawansowaną, przy czym nie jest to katalog zamknięty. I niezbędne jest wówczas również wskazanie, uzasadnienie popytu na daną usługę, którą wnioskodawca w ramach projektu chce wdrożyć. Następne kryterium fakultatywne odnosi się do efektywności ekonomicznej projektu. Tutaj jest możliwość uzyskania 31 punktów, przy czym ilość uzyskanych punktów w ramach tego kryterium jest zależna od średniomiesięcznego zysku operacyjnego, jak wnioskodawca przewidział osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu. Premiowane są punkty, w których wzrost inwestycji nastąpi nie później niż w okresie 36 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Najwyżej są premiowane te, których zwrot nastąpi nie później niż w okresie 18 miesięcy od zakończenia inwestycji. Punkty w ramach tego kryterium są przyznawane w oparciu, tak jak powiedziałem, o przyrost zysku operacyjnego, który nastąpił w wyniku wdrożenia systemu. I liczony jest ze wzoru, który znajduje się w instrukcji, który widzimy tutaj na slajdzie.
to jest 36, jest przemnożone przez zmianę wartości zysku, średniorocznego zysku operacyjnego z uwzględnieniem wartości przeprowadzanej inwestycji i wówczas uzyskany wynik jest mnożony przez maksymalną liczbę punktów 31, uzyskana wartość jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku i to jest wartość punktów przyznawanych w ramach tego kryterium. I ostatnie kryterium odnosi się do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych lub instalacji technicznych optymalizujących efektywność energetyczną systemu i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji. To kryterium nazywamy w skrócie Green IT i tak naprawdę można w ramach tego kryterium uzyskać 0 bądź 10 punktów. Premiowane w ramach tego kryterium jest podejście ekologiczne poprzez wykazanie wydajności energetycznej sprzętu informatycznego zakupywanego w ramach projektu, optymalizację zasobów IT, optymalizację technologii stosowanych w systemie zasilania podstawowego i awaryjnego oraz chłodzenia oraz technologii wtórnego wykorzystania ciepła. Nie jest to katalog zamknięty, jest to katalog przykładowy. I aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium, konieczne jest spełnienie łączne następujących przesłanek. W odniesieniu do projektów, w których wartość wydatków kwalifikowanych jest mniejsza niż 1 000 000 zł, nie jest wymagane poprzedzenie złożenia wniosku, dokonanie analiz oraz opracowań systemu informatycznego pod kątem tych rozwiązań proekologicznych. Natomiast w przypadku wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie powyżej 1 000 000 konieczne jest poprzedzenie złożenia wniosku wykonaniem projektu systemu informatycznego instalacji informatyczno-technicznych w ramach projektu uwzględniających wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii proekologicznych. Aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium, zarówno w odniesieniu do projektów poniżej 1 000 000, jak i tych projektów powyżej 1 000 000, konieczne jest w biznesplanie wskazanie informacji dotyczących sposobu mierzenia oraz wykazywania osiągnięcia tej wartości dodanej, jeżeli chodzi o rozwiązania proekologiczne, a także przedstawienie informacji dotyczących przewidzianych rozwiązań proekologicznych wraz z wykazaniem ich istotnej przewagi nad standardowymi rozwiązaniami stosowanymi na rynku. Przy czym podkreślam konieczność zastosowania ponadstandardowych rozwiązań. Za takie nie należy tutaj odbierać zastosowanie sprzętu, który oznaczony jest Green Star, sprzętu w postaci monitorów LCD bądź zwykłych serwerów, które są oznaczane z oznaczeniami charakterystycznymi do sprzętu ekologicznego, ale który jest dostępny w zasadzie z półki, który można nabyć. Nie jest to rozwiązanie ponadstandardowe. I tym sposobem dotarliśmy do końca prezentacji odnoszącej się do części merytorycznej oraz fakultatywnej oceny. W tej chwili trwa jeszcze nabór. W przypadku, gdyby, czy teraz po krótkiej przerwie nastąpi panel, podczas którego będzie możliwość zadawania pytań, gdyby po spotkaniu pojawiły się jeszcze jakieś pytania bądź wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nami w miarę możliwości i w miarę naszych kompetencji. Postaramy się Państwu pomóc. Na slajdzie widzimy dane kontaktowe. W tym momencie chciałbym Państwu, którzy śledzili nasze spotkanie za pośrednictwem łączy internetowych, serdecznie podziękować, zachęcić do składania wniosku i gorąco raz jeszcze Państwa zachęcam do przystąpienia i rejestrowania wniosków wcześniej aniżeli w ostatniego dnia oraz możliwie wcześniej, nawet jeżeli gdyby to miało nastąpić ostatniego dnia, proszę nie odkładać tego na ostatni moment. Dziękuję bardzo.